Kiedy ostatnio sobie nie przyskiłem na ostatnią chwilę, skończyło się nie tak? Na pewno nie tym razem, prawda? Prawda? Wmawiam sobie za każdym razem, że ta 17 jest absolutnie w porządku i nic nią nie będzie problematyczne w tym. Takie, czekaj. Kto to ma być, nie? Cud, jakby z tym nigdy nie przestanie mi bawić, przysięgam. Lecz was, nie? Jak już nas chwilę nie było, to muszę sobie przypomnieć, co my właściwie tutaj robiliśmy. Dobra, to się tak robiło, to się tak robiło. A jakie my teraz questy mamy? Challenge questu chyba w ogóle nie mamy. Nie, porobiliśmy to, co się dało. Główny quest to jest dostarczyć surowce. Aby uratować Flena, musimy dostarczyć surowce zasoby do Shinjuku. I najszybciej jak to tylko możliwe, czyli robimy to jak tylko już nie mamy absolutnie nic innego do zrobienia, czyli chyba teraz. Jakoś tak to wychodzi. Nie to chciałem. Chciałem apki zobaczyć w sumie. Bo już wbijaliśmy te rzeczy do tych, do skilli z tego sprintem. Mogę jeszcze skill z Muffera teoretycznie? Jeśli zostałem w sumie, czy nie będę chciał tego zrobić. Nawet jeżeli zdaję sobie sprawę, że powoli to nie będzie aż tak przydatne, to jednak zaszkodzić też nie zaszkodzi, więc chyba jeszcze pooszczędzam sobie punkty. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów, bo pamiętam też, że miałem jakieś dwie lokacje, chyba, które mogłem zwiedzić, a których w ogóle nie zwiedzałem i czy ja chcę to teraz zrobić, czy ja chcę to... Czy ja chcę najpierw pójść do Shinjuku i potem się zastanawiać, czy może nas tam przypadkiem poślą? To jest coś, nad czym się muszę zastanowić, ale na razie to chcę stąd wyjść przede wszystkim. I zobaczę, gdzie ja w ogóle mam dostęp jako tako. Bo tak, tu nie było wejścia, jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie, tutaj... Na mapce jest pokazane, że są drzwi, ale w istocie ich nie ma, więc tak jakby ich nie było. Tu jest Chiyoda. Czy my Chiyodę zwiedzaliśmy? Wydaje mi się, że tak. Tutaj w dół nie przejdę, bo jest w trakcie budowy. Jakiś demon się pojawił. W sumie co mi szkodzi. Jak już tak, to jestem. Kamacoc. Na tym miarę poziomie, więc nie będzie tak źle. Drzwi Shogetena? Tego jeszcze nie strzałem. Dzięki Bogu, że ten Spidey ma bardzo dużo many, bo bez tego mogło być trochę gorzej. Także mogę sobie spamować Mahamę tak naprawdę. W sumie to powinien ten licznik hold zamienić po prostu na licznik walk z rzędu, na wypadek jakbyś trafiał zwykłe walki z rzędu, które nie są holdami. Dobra, możemy iść do Shinjuku, możemy... Kasumi Gaseki chyba nie zwiedzałem, chcę zobaczyć sobie co tam będzie, weź czego. Czy ja już teraz plotę głupotę? Nie, w Kasumi Gaseki wszedłem, ale nic więcej tu nie robiłem. Więc mogę sobie z ciekawości wejść zobaczyć. Nie może być aż tak źle, prawda? Czym ty jesteś? Quicksilver, Yeowon, Kikimore... demony na rozsądnych poziomach. Demony, którym nie zadaje rozsądnych obrażeń. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Trochę przynajmniej po to gejsta ładnie weszło. Cześć, Patku. Au. Czemu kwitnął? Ja? Hold up. A, chyba to było tak, że miałem dodatkowego skilla i stwierdziłem, że nie mam kompletnie nic do przeniesienia, więc dałem sobie countera. Jakoś chyba tak to było. Na co ty masz słabość w ogóle?
kolego. No ten. Kikimory jakbym chciał, nawet to nie przyłączę, więc nie będę próbował. Więc po prostu ją spalę. Dużo ekstra, nice. No właśnie, czy ja... Mam w tej chwili demony, które potrzebują poziomów, to jest pytanie. Bo nie jestem pewien co do takiej minekaty. Bo Principality dopiero sam je ewoluował z tego spainta. Jack Frost może ewoluować, taka minekata nie potrzebuje. Nie wiem czego nie miałem na bossa jakiegoś, dlatego jest party. Boże, boże. Nie głup się, proszę. Bajsusem mogę wrzucić teraz taką minekatę. Asahi, nie masz rtęci. Masz na myśli, nie mam żywego srebra. Pozdrawiam, Shina. Oh boy. Już się przygotowuję. Spokojnie, już się przygotowuję. Jestem w gotowości. Czy ja nie miałem ich słabości podane już? Oni nie mają słabości? Oh my. Boję się używać mabufu, szczerze mówiąc, w takiej sytuacji. A chuj mi dupę. Okej, działa. Jako obszarówka, I guess. Nice. Dobra, let's fucking go. O mój święty Boże! Kiedyś usunę przedstawianie sceny na dwójce. Bo wciąż mam ustawione przedstawianie sceny na Dark Souls 2. Pod dwójką na numerycznej. Jak teraz chciałem wpisać dwójkę, to scena mi się zmieniła. To są... Nie, aż tak mi nie jest śpieszno do Dark Souls 2, spokojnie. Okej, tylko dwie najwyraźniej. Jestem zdumiony. Rikarm. Nie. Jakby Rikarm jest ok dla demona, którego chcę trzymać w stoku, a nie dla demona, którego chcę mieć w party. Być może chcę dalej ewoluować. Wydaje mi się, że anioły po prostu ewoluują ciągiem. Maka Kadża. To mi się może przydać. Będę kwestionował te jęki, ale umiejętność mi się może przydać akurat. Dobra. Tutaj trzeba jakoś bokiem przejść, znaki zapytania? Tak to wygląda. No, bokiem. Okej, czyli na ziołowce się tu wprowadzają i nie mogę tędy przejść, szkoda. Biorąc pod uwagę, że większość moich party zazwyczaj jest jakoś bardziej związany z tym. Z magią, to Maka Kadża podejrzewam, że będzie im bardziej przydatny niż Taru Kadża. Chyba, że w końcu znajdę partię, która ma coś innego w tej kwestii do powiedzenia. Vivre na pewno nie wezmę Pyrojacka, mogę spróbować. Próbować czy nie próbować? Spróbuję. Hiho! Panie Barber w tym SMT. Jeżeli powiesz mi, że mam ustawiony tytuł Bloodborne, to coś... A, grę mam ustawioną Bloodborne. Czemu nie zmieniłem grę? Nice, dzięki, że zwróciłeś uwagę. 4 apokalipsy. Nie for minus to do apokalips. Tak to jest, jak się ustawia... Wszystko na ostatnią chwilę, bo poszedłem sobie po robocie na spacer, bo stwierdziłem, nie no przecież normalnie mi schodzi jakieś półtorej godziny, to się wyrobię. No i co, no wyrobiłem się, tylko byłem w domu gdzieś 16.50, takie a jakby jeszcze ładne liczniki sobie ogarnąć, bo gra potrzebuje liczników ewidentnie. Hej! Okej. Okay. Hojo! Chciałem być mi... Co to kurwa za blight?
Co to za bliat down? Cześć, Sebi. Au. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Przyjąłem. To ja właśnie kurwa zrobiłem. A jest tak wygląda upośleć. To nie jest mój dzień. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest wszystko, tylko nie mój dzień. No, ale przynajmniej poziom wpadł. Nie siła, pojebało się. Wydaje mi się, że mogę już dawać 4-1. Bo siła i dek są mi kompletnie niepotrzebne. A szczęście raczej nie jest czymś, na czym mi zależy, więc... Ej, punkty. Atak know-how, zamiast czegokolwiek, miałby się przydać. Jeżeli ktoś będzie używał przedmiotów ofensywnych, to raczej protagonista. Ej, plus Zanma. Umiejętności Gun raczej nie przekazuje, bo nie Andexa. A mean, są nawet SMT, w których grając magiem potrzebujesz siły i dexa, więc to nie jest tak, że to nie tyczy się w żadnym w żadnym SMT. Przecież w Devil Survivorach umiejętności wymagają ileś statu, żeby się ich nauczyć. Nowy czę... Oh boy. Czy ja mam cokolwiek co miecz? Nie, mam po smoothie. Nice. Dobra. Nie mam Rikarma, bo dopiero stwierdziłem, że jest mi niepotrzebny. XD. Zawsze tak działa, spokojnie. Dobra, to kogo ja teraz wrzucę w takim razie? Chyba ciebie. Przy okazji zobaczę, czego ode mnie Principality chce. Agilona, Kickling, No Home. Principality. Tak zwany waffle pierdolony alfa. Rampa aktualna, jeżeli nic się nie wyjebie, to jak najbardziej. A nie zakładam, że coś ma się wyjebać. Muszę przyprowadzić Ippon Datarę do Tatary. Okej. Okay. Czyli muszę znaleźć Ippon Datarę. I muszę też ewidentnie pogadać z Takami Nakato, bo jego przeoczyłem. Resist Force. Nie! Jezu! Nie będę resistów wywalał. Nonsense! Sam jesteś niskiego kalibru, chuju. Zawsze zaczyna się tak wcześnie. Tak. Wiesz co? Ustawiłem ten termin na 17. Zdaję sobie sprawę za każdym razem, że jest to nieoptymalne i że powinienem zacząć o 18. Ale jednocześnie uznałem, że jak już pisałem 17, to niech zostaje. Bo nie potrafię podjąć decyzji o tym, żeby to zmienić. Ja nie potrafię podjąć decyzji, nic nowego wiem. Nowe nie znałem. Też to jest ekspa, tak mnie boli. Jezu. Pozytywem zaczynania wcześniej jest to, że mogę dzięki temu dłużej streamować, bo jednak nawet jeżeli... przy tych streamach zaczynanych o 18 też mogę streamować długo, tak? To jednak gdzieś tam w głowie siedzi, że jak skończę gdzieś po 22, to jest tak trochę lipa. Bloodborne chyba ostatnio o takiej nieprzyzwoicie późnej godzinie kończyłem, siema. Czy da się w ogóle z Quicksilverem pogadać? Nie będziesz... kurwa. Schedule. A kurwa, musiałbym na Steamapsy wejść, żeby zmienić schedule. Bo mam przecież tego. Też musiałbym? Czy nie musiałbym? Configure. Nie musiałbym, nieważne. No i słyszeliście, w środę zaczynamy o 18. Sawik ma bardzo silne argumenty. Ale to od przyszłej środy. Na tym poranku po 18 bawi za każdym razem tak samo. Cześć, cześć.
Dobra, widzę, że schedule już zaktualizowany. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Nie, czy ludzie wiedzą coś, czego ja nie wiem? Mogę pokiwać, pokręcić, albo jeszcze bardziej pokręcić. Tilt to bardziej przechylić, wiem. Może? Przecież powiedziałem, że... Ktoś tu mnie nie słucha. Może? Faj? Co to za przeklęta logika? Boję się tego demona. Ten demon mówi takie rzeczy, jakby Shinowi ktoś powiedział, że Quicksilver to żywe srebro. I swear. I can't, man. Jestem za bardzo przyzwyczajony do SMT5, okej? Okay? W SMT5 nie mogą uciec, okej? Okay? Chuje. Chyba komoda mi jeszcze została. A nie, ja chyba poziom muszę z nią gadać. No, mam 27. A to idź w chuj. Znaczy pogadać bym mógł, ale nic by mi to nie dało. Okej, czy jeszcze nie ewoluuje, ale jest w drodze? Tak, pogadam. Jeszcze czego? Pewnie też weźmie i mi spierdoli. Okej, czyli w Kasumigas Seki nic więcej nie znajdziemy na razie. Pęspałkę miałem już na zeszłym streamie, z tego co pamiętam. Dobra, widzę, że będę musiał się przez truciznę przebijać. Nie podoba mi się to, ale będę musiał. I Merrick Poison. Wiedziałem. To się musiało tak skończyć. Dzięki Bogu za demony z pasu Moody Party. Nie było mnie na zeszłym. Zeszły to było 2 tygodnie temu, ja już nie pamiętam, co się działo 2 tygodnie temu. I z tego co pamiętam jeszcze ten... Jeszcze mógłbym na upartego Shinjuku National Park obejść, ale też spodziewam się, że będzie trochę ograniczony postępami fabularnymi. Więc mam... Zawsze w takich sytuacjach jest dylemat. Iść tam teraz pozwiedzać, czy dopiero jak nas tam poślą? Pójdę od razu. Bifrons... 20 poziom. Nie są podatne na lot, goddammit. Mogę nie podłować, proszę? Dobra, skoro i tak mam połówkę. W najgorszym przypadku bym stracił tą połówkę tak się. Czy ja mam Nokera? Nie mam Nokera. A jest szansa, że chcesz dołączyć do mojego party. Okej, okay, sam coś powiedz. Wow! Chłop jest bardzo niegadatliwy, ewidentnie. Jezu Chryste, Jackson potrzebuje 30 tysięcy jak pana poziom. Nie będę kłamał, nie jestem wielkim fanem akurat tych mechanik w SMT. Lubię, kiedy mogę mieć tą samą partię dłużej. A ta mechanika ewidentnie tego nie pozwala. Okej, okay. Nozuchi, Bay Susan, Nozuchiego nie mam, spróbujmy. Nie możesz zaufać ludziom? Ale mi możesz zaufać. Trzeba, możesz mi zaufać, kolego. Jesteś pewien? Chcesz porównać nasz rozmiar? Ewidentnie chcę porównać nasz rozmiar. Tylko w tym przypadku porównujemy rozmiar portfela. On też mi spierdoli. Albo i nie. Au! Chociaż jeden kryw. Kiedy mamy w ogóle.
Ej, naprawdę w ogóle nie levelowały? Ale z drugiej strony to by oznaczało, że nie ma umiejętności do nauczenia się, więc możesz je od razu studiować. Goddammit. Bo takich ja teraz mam często, że mam demony w party tylko i wyłącznie dlatego, że mają umiejętności i ktoś się jeszcze nie nauczył, a chce je studiować. Anyway. Znalazł sobie właśnie sprawę, że mam pełne party. Czas to naprawić. Mopę mam nozą, my pewnie spozjawać, ale to jest za drogie. Paradoks jest taki, że nie zdziwiłbym się, jakby tanim nie wyszło sfuzjowanie na Pei gdzieś osobno z innych demonów, a potem sfuzjowanie w Ameno Uzume z Kabusa przyzwanego i na Pei. Reszty na razie nie mogę. Nawet widzę mniej więcej każdego demona, czym jest. Dobra, co mam do sfuzjowania ciekawego? O, Stonka. Najpiękniejszy z demonów. O, Horkos. Horkos. Nie do końca z czegoś się to chce. Jakie są ten Nezzy Świz? Kusi. Też ma Critical Wave, już dużo mniej kusi. Sedna. Czemu w tej grze jest tak dużo jednookich demonów? Jezu Chryste. I czemu demon, który ma 27 magii, 45 sił, uczy się tylko magicznych rzeczy? Nienawidzę czasami tej gry. Holy fuck. Tutaj nie. Chciałbym spozjować coś, co zużywa tylko demony, które mają wszystkie skille. Na przykład tą dwójkę. Albo tą dwójkę. A już to pięknie wygląda. I teraz time był full, czy... Kurde, dużo dobrych rzeczy w miarę ma. Bo mógłbym kreować status, mógłbym był full, albo mógłbym... Wezmę był full dla różnorodności i tych słabości. Spoko. Czym się, Cewik? Jak wpadniesz jeszcze raz, to najwyżej się z powrotem przywitamy. Swoją drogą, chyba jestem... Mogę być odrobinę retarded i Nice Token mógł jeszcze mieć coś do... ten... do wylewelowania. Ale już dobra. To nieistotne, jak to mówią. Jack Frost nie fuzjuje. Morio... Inspirate nie fuzjuje. Phoenix... To będę mógł fuzjować, jak tylko Lander Kryś nauczy wszystkiego. Aha, to Pinsparty. Jak już mówiłem, Pinsparty nie fuzjuje. Bajsuzen nie ma umiejętności. Halfas dopiero coś pojawił. Parvati też chyba nie było, no. Kamacos. Strasznie dużo rzeczy się fuzjuje z Pinsparty. Jezu Chryste. Więc chyba na razie odpuszczę dalsze fuzjowanie. I dobra. Zwiedzajmy sobie dalej. I shall answer the call. Czy możesz, nie? Can we not? Nawar, literalnie nikt cię nie prosił i nikt cię nie pytał. Idealnie. Idealnie. Nie spudłował. Ale będzie gadane zaraz. Ale będzie gadane. Siema. Chłopca ma gadane. Jest to bezpieczna opcja? Jak najbardziej. O, kopę lat. Dawnośmy się nie widzieli, skurwysyny. Tym razem to ja mam wysoki grunt. Dobra, sam Inkubus, za to już łatwiutko będzie.
Mam nadzieję, że nie wypadnie zaraz coś jeszcze. Czy ja dojdę w ogóle w jakieś miejsce, gdzie... Ten... A, bo nawet może ich zabijać w ten sposób? Czy to... Te przypadki... O Boże, dużo was. Boję się zawsze gadać, jak są cztery demony. Bo mam wrażenie, że jeżeli rozmowa nie wyjdzie, to... Za bardzo źle na tym wyjdę, o tak powiem. Więc wolniej ryzykować takiej sytuacji. Teraz jak trochę poubijam, to mogę spróbować pasnąć i samego Halfasa zrekrutować. Czemu? Z pewnością. Mam dużo lifestone'u, więc się mogę podzielić. Pieniędzy nie mam aż tak dużo, ale niech będzie. O! Póki co 2 na 3, nieźle. Rzuć mu chlebek. On umie sam polować, przynajmniej jeżeli wierzyć Saint Journey. A dobra, tutaj mogę sobie robić. Wyłaś! Wyłaś! Otwieraj. Nice. Zobaczę, co tam z tyłu zostawiłem, bo pewnie i tak będę musiał tam wrócić. O nie, twój biedny sztylet się skończył. Jesteś tak bezużyteczny jak zawsze. Jack Frost. Mam Magic Stone chyba. Muszę mimo wszystko trochę many oszczędzać, bo nie wszędzie są te punkty do odnawiania tych... Do odnawiania... Many. Panie, nawet wiem, no, to skończyć chyba. No. Bo i tak, nice. Spokojnie, jeszcze tylko jakieś 20 takich walk. I... Jackrot będzie miał poziom. Czy tutaj coś jest? Nie. Było warto. Not. Tutaj nie przejdziemy. Tutaj jest jakaś skrzynka. Nie. Zwłoki. Jest szansa, że ci odejdzie z drużyny. Z tego co pamiętam, była jakaś taka trochę podobna mechanika, że jeżeli masz demona, z którym walczysz w swoim party, ale ten demon na przykład został znokautowany, to przy próbie rozmowy, takiej jak normalnie się robi do uciekania, może być tak, że chłop się na ciebie wkurwi, że jak ty mogłeś doprowadzić do tego, że jego kolega nie żyje i cię zaatakować. Mazia Stone może? Niestety. Ale Mahama na pewno zadziała. Mahama zadziała dosłownie na wszystko. Próbujemy gadać Bafometem. Nie ma slotów na gadanie. Więc nie będę na to gadać. Sporo się zanitowałem. Jezu, aż tak dużo demonów wyskakuje, żeby mnie atakować. Zanma? Zanma. Spróbujmy Mahamę, skoro już mamy śmirka. Może na kogoś wejdzie. Ale weszła częściowo. Demony są tutaj na niższym poziomie, więc zgaduję, że walka nie jest tak efektywna, jak mogła być, ale... O, tu jest jeszcze... wypuść mnie! Najgorzej, jakby demon akurat nie zapał w takim momencie. Nie, żeś mnie zastanawia w sumie. Tu nikogo nie ma. Bo tam mamy... Coś, co wygląda jak do zniszczenia nawarem. I się zastanawiam, czy da się coś z tym zrobić. Podejrzewam, że jeżeli tak, to nie na chwilę obecną. Więc na razie tego się po prostu nie będę tykał. No, well, daliśmy do Shinjuku.
Bo teraz już chyba naprawdę nic. Wróć. Mogę i Pondatary szukać. Czy ja mam kompanię? Mogę i Pondatary. Bo myślę, że jakiegoś miałem. Mam. Kosztuje 1 na 12 600. Ej, no razem. Kiedy roszniczok? Popełniłem błąd, by the way. Okej, nie popełniłem aż tak wielkiego błędu, jak myślałem, że popełniłem. Jakby się nie dało zapisać, tylko już coś by mi wyskoczyło. Ja myślałem, że to już... Coś u mnie w domu, a nie w słuchawkach. Wygląda znajomo. O nie, duchy! Powiedział. O nie, Steven. Let's know! My name is Steven. Ktoś to Stefan. I to bynajmniej nie praca. The girl's taken an interest in you. The fate of the future must be in your hands. What in the world does he mean? You'll know soon enough. What? Tak długo jak nie będzie teraz gadał, że o, Flynn najlepsze, ale ty też się przydasz. You will be tempted by all manners of gods and demons. They will try to coerce, cajole and deceive you into doing their bidding. Ale jeden już to zrobił. Prawda tak da? Or will you choose your own path? Our own path? What are you talking about? If you wish to walk the neutral path, I will lend you a hand. O, subtelne. The serpent has already devoured many humans, body and soul. Twórcy mają takie, ej, słyszałem, że nauczał w oryginalnej twórcy był zbyt okrutny, więc teraz damy wam pomocnika. X-Videos. Oj, tak, tak. X-Videos najlepsze, najsilniejsze. Tak, gdzie chyba kolega się nie spodobał? W Szynidoku widziano Shisha. W pobliżu Metropolitan Government Office. Mamy się tam zebrać i pokonać go. Musimy przejść przez podziemną dzielnicę Shinjuku. Shisha's in Shinjuku. They're calling in all nearby hunters to help fight it. It's at the Metropolitan Government Office, just through the underground. Przynajmniej jesteśmy w okolicy, więc nie jest tak źle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bardzo subtelne. Bardzo subtelne. Repel Shisha 1. Oni nawet się nie kryją. Oni nawet nie próbują się z tym kryć. Oh my. Ciekawe dokąd to zmierza. Okej, okay, rekord dzisiejszy rekord wyrównany. Cześć, Sylwia. Jolo. O mój Boże. Trafił za każdym razem. Okej, okay, tylko wyrównane. Nie pobite. GS jest dzisiaj wyjątkowo łaskawa. Ja nie mam kon... Czy ja mam na ekwipunku countera czy coś? Może. Maslen. To jest dosłownie na zasadzie, jeżeli zaczną mi mówić, jaki to Flynn jest wspaniały i w ogóle to będę dodawał plus 1 do licznika. Za każdym razem. Od tej pory, żeby nie było, więc nie wiem ile wcześniej ich było i nie chcę mi się cofać do poprzednich filmów, żeby sprawdzać.
Ale no taki jest plan. O mój Boże, te demony są słabe. Mógłbym z niej pogadać, jak jest. Nie mam slotów, nie rób tego, idioto. O co chodzi? O to, że rzuciłem na dole licznik, ile razy NPC będą fanboyować Flynna. Tak w dużym skrócie. Chodzi tylko o NPC-ów, też się nie liczy. Przykro mi. Jesteście dla mnie ważni, zgadzam się, ale licznik jest konkretnie dla NPC-ów. YOLO? Ta walka na pewno będzie łatwa, więc nie muszę się przejmować. Słynne ostatnie słowa. Coś tutaj... Tutaj. Ja mogę wejść na górę. Po skrzynki. Nice'u. I po demony, ewidentnie. Dwie by Susan. Wiecie co. Mam dużo Agi Stone'ów. Więc trzeba by nie skorzystać. Nice. A ma wchodzić z końca często, jak jest sobością. Change HQ 2. Tylko 2? Z jednej strony chcę zapytać, czy tylko, a z drugiej, czy aż. Więc chyba rzeczywiście 2. Uśredniając wychodzi, że musiało być 2. Nikogo tu nie ma. Jeden to nawet sam kojarzę. Za każdym razem, kiedy chciałeś trafić do świata fantazji swoich kochanych gierek, przypominasz sobie, że świat SMT istnieje. Najlepsze jest to, że świat SMT tak naprawdę jest... Ciężko im mówić, że świat SMT jest światem fantazji. Jakby trochę rozumiem, ale jednocześnie to jest takie pół fantazy, że tak to ujmę. Bo to jest fantastyka rozgrywająca się w oparciu na istniejącą rzeczywistą mitologię i w istniejącym świecie. I dlatego mam problem z nazywaniem tego takim rzeczywiście fantazy jak tako. Nie. Chcę jeden Vagility jeszcze. Będę bo 4-1 już raczej. Mepatra, doskonale. Bufula przychodzi. Nic więcej nie chcę. Post-apo. Też nie do końca, bo... Jeżeli ktoś się mnie zapyta o post-apo, to bardziej będę myślał w kategoriach... jakichś takich futurystycznych, że... Bardziej science fiction niż fantazja, o, w ten sposób. Zatem, czy można powiedzieć, że to jest post-apo, jeżeli gramy w dosłownie apo? I mogę zacząć jaskaz. Chcę wymienić by Susan, bo już ma wszystko, co chciałem. Skara konia z Uchi. Czy ja nie miałem czegoś do fuzjowania z by Susan? Możliwe, ale nie jestem pewien. Czy tutaj na górze coś jest? Niepokoi mnie trochę, że mój protagonista ma całe zamane. Nawet to, że znajduje czeka doby, mi nie pomaga. Uroki grania pod magię, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Jigstone? Spidey też się w sumie mana powoli kończy, to mnie niepokoi. Mama nie weszła tak dobrze, jakbym chciał. Niedobrze. Dobra, twarde są. Myślałem, że da się strzałką w prawo o ileś piętę przesuwać. Niestety nie tą razą. O, to się źle skończy. No bo i nie.
Eat. Pizza Party. Ciekawe, czy będzie evolowo na 30, czy na jakimś innym. Chyba tu już byłem. Tutaj wchodziłem. Podziemie jest pełne demonów, cywile zostają ewakuowani, ale nie mają wystarczająco ludzi. A gdyby nie ten wielki wąż, to sobie na pewno daje radę. Tak, oczywiście. To wszystko wina tego cholernego węża. I tych wścibskich bogów. Czy jakoś tak? Mazia z tą? Muszę sobie radzić metodami Klemam. Jakkolwiek mi się to nie podoba. A i po coś te kamienie są. Nie, za każdym razem zauważam, jak gram w jakieś RPG, nie RPG, że za dużo przedmiotów mi zostaje, więc staram się ich jakoś używać wtedy, kiedy jeszcze są rzeczywiście przydatne, bo wiadomo, że pod koniec gry raczej nie będziemy chcieli używać tych kamyków wszystkich. Bo najzwyczajniej w świecie będą to wciąż czary, nie wiem, pierwszego tieru czy drugiego tieru, tak, i jest to mało opłacalne do definicji. Fajnie by było, jakby było tutaj ten jakiś punkt leczenia. A już na pewno, żeby ten punkt leczenia był jeszcze przed potencjalną walką z Shishą. Bo jak byłby po to, byłoby bardzo niefortunne. No i biorąc pod uwagę, że to SMT, to absolutnie bym się nie dziwił, gdyby tak było, ale wolałbym, żeby czegoś takiego okropnego mi nie robi. Tu możemy chyba wejść? Znaki zapytania? Na razie chcę zwłoki ogarnąć. Dwa AP. O, to już nie jeden. Gdzie tędy wejdę? Tam nie zastanawia. Iść na górę tylko. Wszystkie incensy, których powinienem używać i o których też zawsze zapominam. Dopełnić mapkę. I schodźmy na dół, I guess. To bardzo niefortunne, nie będę kłamał. Czyli co, muszę znaleźć jakieś inne przejście? Tędy chyba nie zejdę nigdzie. Tutaj by się dało może zejść, ale się nie da. Tędy? Chyba tak. Nie wiem, kupiłem sobie pianki, których... A mi zawsze można jeść pianki po prostu same w sobie, a niekoniecznie z ogniska. Aczkolwiek to ja mam często nietypowe pomysły, jeżeli chodzi o jedzenie rzeczy. Shisha? I tak będą mówili na jego Shisha. W sumie Shisha ma więcej sensu, jakby się na tym zastanowić. Zostaw mnie, proszę. Ej, słuchajcie, na pewno mogę tutaj wejść i się wyleczyć, prawda? O mój Boże, naprawdę mogę. I nawet mogę questa oddać. O mój Boże. 14 tysięcy expa! Damn, son. Ognisko zajęcie odpowiednio w odpowiednim miejscu. No to też jest prawda. Bardzo często są jakieś wyznaczone miejsca, nawet w miastach. Niekoniecznie, że trzeba gdzieś pod miasto jechać. Light Pedra ma. Teraz tarukadze, jak już mówiłem, tarukadze mi się średnio przyda. Dobra. Machamy raczej nie chcę przekazywać. Więc chyba spasuje. Okej, czyli chyba potrzebuję jeszcze jednego.
Jasne, zmienia się. What? The fuck? Holy fuck. Okej, nie będę kłamał. Poczułem się mocno zaskoczony zaistniałym obrotem spraw. Okej, that takes care of that. Now it's time to strike down Shisha. Oj, tak, tak, Shisha, oj, tak, tak, to najpierw daj mi się wyleczyć przez... Stomaki to prawie jak za darmo. Chyba, ale naprawdę w Wendigo? Powiem tak, ewolucja Jack Frosta w Wendigo to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem. Przynajmniej... Nie Spidey jest lojalny wobec sławy Mena. Jakie statystyki w ogóle ma ten? Wendigo. Dużo siły, trochę magii. Ale mama bufule. Co ja mama? O nie, jest upośledzony. Ma też 61 many, ja pierdolę! Holy fuck! Jestem słony. Czemu nasz się nazywa Slavemen? Bo Slavemente, ale zabrakło liter. Czy to jest odpowiedź, która cię satysfakcjonuje? Jeżeli nie, to obawiam się, że nie mogę ci bardziej pomóc. Jeżeli zapytasz, dlaczego nazwałem go Slavemente, to jest trudna odpowiedź. Kto by chciał jeść takich grubciów? Nie no, co ty, ja sobie dam radę, zobaczysz. Nie słyszałem odpowiedzi. W dużym skrócie Slavemente. Tutaj też nikogo nie ma. Ty no kurczę, nikogo nie ma i jest zamknięte? Niesamowite. Ale ma hitwave'a, nie jest źle. Ten Spidey jest jednym z najsilniejszych członków mojej drużyny w tej chwili, mam wrażenie. Mam dużo pańców w sumie, teraz jak o tym myślę. Czas je wydać. Okej, już nie ma piątki, więc od tej pory mogę wydawać na rzeczy, które chcę, tak naprawdę, że tak tujmy. I rzeczą, którą chcę na chwilę obecną, będzie ekspandowanie stoka. Od razu. Będę mógł gadać większą ilość o demonów bez narzekania na to, że nie ma na nie miejsca. Nie, ale ja sejdę, Madę, co ty gadasz? A czym jest ten cholerny wąż? Nie... O, nikt nie chce walczyć z ogromnym wążem. Gdzieś widziałem nagłówek, że w Polsce komuś z toalety wyszedł jakiś dwójpometrowy pyton. Jest też fajnie. Nie wyobrażam sobie tego, że otwieramy łazienkę, a tam sobie wielki wąż pełza. Ja w niego biegłem. Bo ich nie widziałem, to jest odpowiedź. Au. Lubię być chory. Not. Vermin UW. W sumie pasuje. Teraz jak o tym myślę. Ulala.
Okej, okay. Zapraszam. Ale to poszło łatwiej niż się spodziewałem. Powiem więcej, nie trwało to długo. Wystarczyło otworzyć wrota stoków? Nie ma litości. No czasami można. Okej, czyli tu jest przejście dalej jakieś. Chcę resztę tej lokacji jeszcze zwiedzić. Czegoś nie pomijam. Tu nikogo nie ma. Za każdym razem jak gra tak na chwilę dłużej się przycina, to mam takie... Czekaj, czy ona się zatnie na amen? No i tu jest punkt leczenia. Kto chciałby używać tego punktu leczenia, jeżeli mamy ten... Jeżeli mamy tutaj na dole? W miarę niedaleko. Tam jest, ale... Wszyscy mówią o wielkim wunszu. Najgorzej. Zastanawiam się, jak bardzo pominąłem terminal tam na przeciwko windy. Przysięgam, jeżeli tam jest terminal. Szejsza z Jacy i brata. Woda była raz. Nie, to szejsza, spokojnie. Albo jak ja pieszczotliwie nazywam szejsza, shisha. Krzęki. Nie no, nie da mi to spokoju, muszę tam wrócić. Bo nie wytrzymię. Wpadnę w demony. Na szczęście demony, które mam w drużynie. I nawet dostałem tych poisona. Dziękuję. Bardzo szanuję. O, jakie one straszne. Nic mnie nie zrobiły. To nie jest tak, że nic mnie nie zrobiły tylko dlatego, że uciekłem, a wszystkie miały śmirka. Nah. Okej, nie widziałem tego. O mój Boże. Syku, kiedy ostatnia stosie źle skończyło? Przynajmniej na to, czy go bije. Ten nożu, czy jest cholernie tankowaty, jak tak na to patrzę. Jezu. 320 HP? Nawet jakieś 350 na pewno? Słaby man, jest napalony. No i jeżeli chcę bić, to nie będę narzekał. No i zawsze się tak zastanawiam, dlaczego gdy rozdzielają ten ataki fizyczne i magiczne, jeżeli chodzi o buffy. Zwłaszcza, że robią to tak dość mocno i niekonsekwentnie jak SMT. Że część buffów wchodzi na oba, część na jedno. Część debuffów wchodzi na jedno, część na drugie. Okej, to była tylko winda. Nieważne, to był terminal, było warto. Widzicie? Jakbym tu nie przyszedł, to bym potem plusa i w brodę. Nie miałbym skróciku odblokowanego. A teraz tak na serio trzeba stąd wyjść. It's the bar time. Kolejny dyspozycjon. Doskonale. W sumie jestem w miarę blisko dwóch poziomów na demonach, więc będę chciał pewnie jeszcze jakąś walkę zahaczyć po drodze. Najlepiej nie taką, gdzie ktoś mi wyskakuje znikąd.
my chance to shock and amaze. Czy możesz, nie? Chłopa wyitowało w kosmos. Doskonale. A, jeszcze jedna walka. Po następnej chyba będę mógł na Zuchiego wyrzucić, ale nie jestem pewien. Tak na 100%. Reliki. Sam będę musiał je jakoś oddać przy którejś okazji. To wygląda jak coś, co będę musiał zniszczyć. O, zdążyłem? Tak. Już się bałem, że nie zdążyłem. Jakiś maston, ma buff, może być. Z Drakulaku. Nice. Drakuka Jaw, nice. I Critical Wave, najmniej przydatna rzecz, jaka istnieje, ale... Żegnam pani Nozuchi. Tyle, żeśmy pana widzieli w moim party. Jakby nie ma nic do tankowatych demonów, ale często są niewystarczająco przydatne, że się tak wydarza. Ty już masz wszystko. Ty też już masz wszystko. Ceny nie ma. To znaczy, że powinienem uspokoić swoje rzeczy. Obiadek. Moje jakie baski, kleski na ciepło z kaczpowinką, chleba z masą i teraz pożegnam sobie kaszankę. Słyszałem ostatnio jakieś herezje, że łączenie chleba z keczupem to herezja i miałem takie, wait, what? Czemu? Czego potrzebuję? Jamy na 24? Czemu jest Jama na 24? Kara Sutengu. Nie będę sfuzjował Prince Parity w cokolwiek, sorry. Mogę teraz o ciebie sfuzjować? Znaczy ja też sobie zazwyczaj. Ostatnie czasy rzadziej niż częściej, ale dość często robiłem sobie jakieś kanapki z keczupem. Nie, w sumie tak, żeby kromki smarować keczupem, to mi się nie zdarzało. Raczej bardziej sądzę, że coś na kanapkę i na to coś ketchup. O, pizza z ketchupem. Jak łatwo sygerować dużą ilość na sosu? To nie. A to seri nie. Kanapka z masą i pasmować tych czy... Why would you do that? To jest dosłownie w tej chwili dlaczego? Okej, zdążyłem, nie umrę. Wiecie co, Jolo. Siema. Owszem. O, widzicie, czasem opłaca się być magikiem. Może niekoniecznie odwalać magika, ale być magikiem jak najbardziej. No jeżeli mam do wbłodu... inaczej, jeżeli sobie robię z jakiegoś powodu kanapki z Nutellą, co od dawna mi się nie zdarzało w sumie, ale to inna sprawa, to też raczej masło plus Nutella? Jakoś nie pasuje mi samo smarowanie czekoladą. Brakuje czegoś. Knock, knock. Okej. Okay. A co znaczy być dorosłym... być moim sojusznikiem?
O. Dał się oszukać. Albo przynajmniej wmawia nam, że dał się oszukać. Dobra, niech ci będzie. Więcej kasy. On mi ucieknie, by the way. O, nie uciekł. Ma super... Znaczy, nie wiem. Dla mnie jest normalne. Nie widzę w tym nic dziwnego, tak powiem. Goddammit. Zio. A jest dużo rzeczy, które słyszałem, że ludzie nigdy nie robili, jeżeli chodzi o kwestię żywnia... Czekajcie, bo coś mi tam nie pasuje. Nie, wróć, to się po prostu... Ten się przechodziło do tej dolnej części, to nie. O, jak możesz jeść pierogi z keczupem? O, jak możesz jeść placki ziemniaczane z keczupem? O. Jak możesz jeść pierogi? Kropka. Nie, dobra, aż tak to nie. Najeżnicy mówią... What? Jajuba? Czemu? Znaczy, inaczej. Czemu to jest w tym przypadku złe określenie? Bo jestem w stanie zrozumieć, ale nie spotkałem się absolutnie nigdy. Bąk. Yeeted. Nie no, z zaufanych źródeł słyszałem, że w wojsku już tak nie jest. Teraz inne kłamstwa, które ludzie wmawiają, żeby nakłaniać ludzi do pójścia do wojska. To semi nieposmarowane masło na pasztetem. Seri pasztet brzmi dla mnie jak dość nietypowe połączenie. Welcome. Zresztą generalnie sama myśl tostowania pasztetu zdaje mi się nietypowa. Nie chcę się dwa razy wyleczyć. Nie próbowałem nigdy, nie uważam, że to jest coś kompletnie nieznośnego, więc... mógłbym rozważyć coś, nie? Z pasztetowych rzeczy... Jeden z moich ulubionych połączeń jest łączenie ogórków z pasztetem. Jakoś nie, bardzo im pasują do siebie te dwie rzeczy. Nice stalkera mam. Halfasa i tak będę wyrzucał, raczej Sparty, więc mogę używać umiejętności. Chłopy wyitowane. Jego powinienem być w stanie pobić po prostu. Yep. Kolejnego poziomu już raczej nie bije, więc Pin Spite Team już raczej nie ewoluuje przed Shayshow. Chciałem zapytać po co to jest, ale chyba już widzę. Przeslebyłem pewien, że spadnę tutaj dosłownie tylko po to, żeby ten... Dosłownie tylko po to, żeby nic nie zabić. Nie wiem, ja się starałem, powiedzmy, nie podchodzić negatywnie do jakichś połączeń, dopóki sam ich nie spróbuję, więc... nie skradnę tam na... Yep, tam na górze jest. Więc moje staram się nie mówić tak, że o mój Boże, to jest absolutnie nieznośne, nie wiem jak ty to możesz robić. Halo, wiem, że nie pogadasz, ale spróbujmy. Aha. Rozumiem. Pizza z Nutellą. Jak ktoś lubi na słodko? O kurwa. Okej, nieźle. The bar time. Yeah.
Wiem, że są ludzie, którzy preferują pizza słodka i wtedy taka właśnie pizza z Nutellą jestem w stanie zrozumieć, że jest czymś, co ludzie rzeczywiście chcą, preferują. Czy ty możesz to zniszczyć? Nie. Myślałem, że będzie mógł. Ja już nie mam Landerga. Ciekawe, czy Quancha by się przyłączyła. Byłem za głośno? Przepraszam. Ha. Chłopca narzeka, że jest za głośno, a potem narzeka, że go tam nie ma. Doskonale. Żyj ile chcesz. Żyj ile chcesz. O. Mam jakieś zaskakujące szczęście do rekrutacji. Poza tym jednym przypadkiem na początku. Nie przeszło, takie bym chciał. Przeżył. Goddammit. No dobra, niech będzie. Ta makakacza była bardzo przydatna. Semi poziom załapię. Force Pleroma. Brzmi jak coś, co może być przydatne. Wyrzucę Buffula w sumie. Będę miał bardziej wyspecjalizowane demony. Wtedy. Tego nie sięgniesz, prawda? Myślałem, że może. Sięgnie. Nice. Czyli po prostu trzeba odpowiednio wycelować, żeby gdzieś tam dalej sięgnął. A tutaj ich tylko są. Myślałem, że się wchodzi gdzieś. Tu nadal już więcej niż tej pizzę. Wbiegłem w to. Holy fuck. Okej. Okay. Przynajmniej to nie we mnie. Jakby to we mnie poszło, to byłoby dużo gorzej. Ta zama nie była zbyt potężna. Ale wystarczyła, więc okej. Okay. Dobra, wezmę się jeszcze raz wyleczę chyba, jak już tu jestem. To nie jest tak, że cierpię na jakiś wielki niedobór pieniędzy chwilowo, więc mogę sobie pozwolić. A też szczędzę trochę czasu. Nie chodząc tam na dół, gdzie teoretycznie mniej płacę. A tu przychodzę do kolejnej strefy. Kolejne zwłoki, dużej. No i było mówione, to drugie to najżejsze, że wszystko pożerało to. A dziwne, że te zwłoki tutaj leżą jeszcze. Ale przynajmniej zaczynają oddawać trochę więcej apeków, bo 1 AP za zwłoki to było lekkie nieporozumienie. Kiedy wszystko kosztuje, ile kosztuje. Wszystkie demony stąd mam, więc mogę się z niej bić. Fitemi. Najgorsze jest to, że Landerk jest trochę wytrzymały jednak. I atakami fizycznymi go nie pobije, więc muszę marnować manę! Nie chciałem marnować manę! Ale nie miałem wyboru. Seri coś ode mnie chce. Co chcesz, słonko? Zalmę na tarukarze. Popierdoliło cię chyba. Przejście, ona chciała mi dać tarukarze, która mi nic nie daje.
Nie korzystam praktycznie z fizycznych demonów, come on. O, sama dop. Nice. Gdzie tędy zejdę? West Sentence Passage. Miałem takie dziwne przecież, że coś tak skończę. Nie zdziwię się, jeżeli to jest tak zrobione, żebym mógł tutaj wejść i to zniszczyć. W każdym razie muszę znowu całą drogę przejść. Słuchajcie, no... Taki spadek jeszcze nie jest niczym strasznym, jakby to były teleporty jak w Danusie czy w Horologium w St. Journey. To dopiero byłaby tragedia. Tutaj wszystko zwiedziłem, więc mogę w sumie już ten iść dalej. Abym sobie przeszedł jeszcze raz St. Journey. King Before, o, St. Journey, tak, ale Duxa, nie, o. Nie, w... Duxa ma za dużo usprawnień, jak tako, moim zdaniem. Jest nawet, jeżeli chciałbym ignorować kompletnie content związany z Alex, etc. Jeżeli byłbym hejterem, jak pewna osoba na czacie. To wciąż miałbym to do spełnienia. Nie wiem, ja sobie po prostu mówię tak, że jeżeli nie podobają mi się zmiany fabularne, które wprowadza St. Journey, to mogę ten... To mogę po prostu ich nie robić, bo gra na to pozwala. Czy widziałem pozostałe zakończenia? Widziałem. Robić ich osobiście nie robiłem, tak powiem. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek robiłem ten Chaos Ending, jakikolwiek. Bo nie jestem porąbany. Robiłem. Nie robiłem na streamie Chaos Endingu, prawda? Ja nie mogę robić Chaos Endingu na streamie, prawda? Naprawdę robiłem? Chaos? Jest jeden sposób, żeby się przekonać? Chyba. Ej, kurwa, byłem Chaos. God fucking damn it. Holy fuck, naprawdę robiłem Chaos Ending w jakimkolwiek SMT. To koniec. Stoczyłem się. Nie no, śmieję się, bo ja zawsze jeżeli jestem czegoś blisko, to... ten. To raczej jestem bliżej strony low endingów niż chaos endingów. Więc byłem przekonany, że ja żadnego chaos endingu nie skrałem nigdy. Nie wykluczam, że to było dosłownie na zasadzie nienawidzę was za memy z papierze, więc idę po chaos. Silny demon. Może jednak zapiszę. Tylko czekam na wyzwanie z kontekstu, że nienawidzę was za memy z papieżem. Wierzę was, że to zrobicie. W Deso 2 był ten śmieszny low ending. Chyba nie pamiętam low endingu. Deso 2 ogólnie miało bardzo specyficzne low i chaos, gdzie... Jedno i drugie miałem wrażenie, że bardzo się gryzło z tym, czym normalnie są low i chaos.
Jedyny dobry low-ending, jaki kojarzę, miał Odessu 1. Kto tam miał Lore, z Chipsu? Roland, kurwa, za dużo tego. Za dużo Triangle Strategy. On miał... Jak on miał... Ronaldo? Czy Rolando? O, to powiedzieć Ronaldo, ale jestem po prostu piłkarskim fagiem, więc... To jest problem. Ej, spójrz się, Shisha. You don't stand a chance against that monstrosity. Nie z takim podejściem. It's even bigger than I remember. That's what she... This thing down? No one will question our hunter cred. We have to do this, Nanashi. I am opposed to this. Ech, to takie urocze. Kiedy tym razem ta dziewczyna mówi, że damy sobie radę. A facet jest tym frajerem, który się poddaje. Czy ja mam jeszcze jeden slot? Wydaje mi się, że powinienem mieć jeszcze jeden slot. Jolo? Hello? Bądź moim sojusznikiem. Wiedziałem. Przynajmniej nie zaradkowo. Bafomety jeszcze są jednymi z bardziej takich normalnych demonów zazwyczaj. Tak to już bywa. To nieprawda, nie jestem żałosny. Kurwio. Okej, nie, to nie. Akurat design dźwiękowy jest bardzo specyficzny w SMT, więc na to zazwyczaj nie zwracam aż takiej uwagi. Ej, bo ja naprawdę jeszcze zaraz ewoluję tego Pink Spirity przed walką. A propos w audio. Te stękanie... Asahi, sięgam. Wesen też 4 nienawidzę designu połowy demonów. Znaczy, ja powiem tak, to nie jest tak, że jakoś bardzo hejtę te... że tak tuimy groteskowe designy, ale nie przepadam za nimi po prostu. Jakby rozumiem, że to był przynajmniej po części taki zamiar, że one są po to, żeby były obrzydliwe, ale to nie znaczy, że muszą mi się takie designy podobać, tak? Mogę powiedzieć, że są dobrymi designami, ale że mi kompletnie nie podchodzą. I że im prędzej zejdą mi z oczu, tym lepiej. Ale fajnie chyba zaraz tego wymienić party, przynajmniej odrobinę. I czy ja w ogóle nie powinienem wymienić Halfasa? Czy mi się wydaje? Czemu zaatkowałem fizycznie? Jezu Chryste. Co ja dzisiaj robię? I ten Archaniołów jest... Archaniołów? Jeżeli mówimy o Archaniołach, to... Jest ten problem, że... Pytanie, czy mówimy o demonie Archanioł, czy o czwórce Archaniołów, tych, które są nominalnie uznawane za Archanioły? Czyli tam Gabriel, Rafael, Uriel i Michał? No właśnie to jest ten problem, że czasami ciężko to jest rozróżnić, o których mowa. Okej, okay, nie, to jeszcze się uczysz, też się uczysz, a to mi się jebło. Coś mnie chce bić. Nie no, ja siebie wywoływałem, mówiąc Michał. Spokojnie, Oksaj. Okej, tym razem mi się uda, zobaczcie. Powiedz mi prawdę tego świata. Czy istnieje prawda? Tak. A, nie ma stoku. Wow! Kurwa, byłem pewien, że mam miejsce w stoku. Nienawidzę swojego życia. Czyli tak mi się to nie opłacało robić. Ale jeszcze nie widzę swojego życia dzisiaj.
Byłem pewien, że mam jeszcze jedno miejsce. Dobra. Pensypałko cholerna. Ewoluuj. Co było po tym? Po Principality Dominion? A, Power. Niedobrze. Wolałem coś bardziej magicznego chyba niż Power. Po Powerze chyba jest Dominion? Nie, bo zaraz... Nigdy nie pamiętam, jak idzie ta cała hierarchia, szczerze mówiąc. Bo jest tak, Anioł, Archanioł, Principality, Power... Mam wrażenie, że między Powerem i Dominionem coś jeszcze jest. Po Dominionie powinien być Tron, po Tronie powinien być Seraph. Jeżeli mi się nic nie jebie. Da się bardzo szybko i was odpalić. Wilczu jeszcze. Między Powerem a Dominionem. I nie Seraph'a headów. Doskonale. Czekajcie chwilę. Nie. To zwyczajny dom, to się dzieciaki. Przez tyle myślałem, że to dosłownie umierające dzieci, ale to jeszcze nie ten dzień. Jeszcze nie tym razem. Czasami są takie dni, że po prostu zastanawiam się, czy próbują je tam zabić, czy coś. Ale mówię, to jeszcze nie jest ten dzień. Rakukacza, Agilao, naaa. Czy on się będzie uczył Megiddo? Chyba nie. Tak, pogadam z Baphometem, ty kurwo jebana. To nie jest tak, że próbuję to robić za każdym razem, jak go spotkam. A teraz w dodatku nawet nie mam jebanego slota na niego. Ale weź pogadaj! Weź pogadaj! Nie. A propos stoków. Fatal Sword. Halfas nie ewoluuje. Właśnie... Teraz chyba powinienem być w stanie coś spożywać. Właśnie a propos. Phoenix Cruncher, Phoenix Knocker. Bo jeżeli bym sfuzjował Karasu Tengu, to potem z tego mógłbym potencjalnie sfuzjować Hypixie na 29. Tylko nie jesteś miała to, bo nie mam tych niżej poziomowych demonów. Czyli tak się nie opłaca. Doskonale. Nienawidzę swojego życia, wiecie? Coś na wyższym poziomie? Pewnie nie, co? Hatter Power, Sally Wendigo, nie, Narcyz? Hator... w sumie z kimś z tych niżej poziomowych demonów mogłoby się dać? Mogę się wrócić, ale nie w tym momencie raczej. Hator z... Knockerem? Wind Breath... Sexy Dance, Sunma... Słuchaj, mam wrażenie, że albo ten, że albo Windbeth, albo Zanma, nie oba nas. Magaon. Naaa, wiesz, to nie jest tak, że bossowi śmitkują na żądanie w tej grze. Prawda? Prawda? Słynne ostatnie słowa, wiem.
Mogę nie chcę pytać, w jaki sposób wytatuowany człowiek jest demonem, którego można fuzjować. Naprawdę, czasami się boję odpowiedzieć na tego typu pytanie. Wait. Okej. Okay. Taronda, Frenzy Chomp, Mepatra, Media, Resist Fire nie zaszkodzi, Rakukaja nie zaszkodzi. Nie robcie sobie tatuaży. Żarty żartami, wiem, że niektóre jakieś miejsca typu jakieś łaźnie, baseny nie wpuszczają z tatuażami. Więc to jest jedna z rzeczy, które warto mieć na uwadze. Jeżeli ktoś sobie myśli o robieniu tatuaży. Nie chcę fuzjować takimi na katy, bo debuffy. Michael Jackson? Że Churel, czy Layla? Nie no, Layla pewnie. Pandemic Bomb. Oto demon, który wywołał 2020. Dobra, starczy, pozjewali na razie. I teraz tak, Halfas ma już wszystko, jeżeli dobrze rozumiem. Yep. Senri jeszcze nie ma, więc skoczymy sobie Bifrance'a. Chyba jeszcze nie idę bezpośrednio do bossa, więc mam jeszcze jakąś przynajmniej jedną walkę przed sobą. Może jakiś tam eks wpadnie. Powiem więcej, jak tak patrzę, to może być więcej niż jedna walka. No i przede mną uciekali, co mi się wydaje. Hello! Okej. Okay. Jesus fucking zostałem tu zbozmywowany. Let's go! Ale jestem po fuzjach. Dlatego chciałem, żebym nie skrzesił, bo nie chciało mi się cofać z progresem. Nawet jeżeli tylko parę minut. Nintendowskie SMT, a są nie Nintendowskie SMT? Before Persona? Gdzie możesz się stać dokładnie samo? Pomijając część egzekutacji oczywiście.
Aż ten bifton potrzebuje fajnie mało ekstra. Jak się na to patrzę. Czy coś tracę w tej części, jak umierasz rozum i godność człowieka? Wydaje mi się, że jako tako nie, ale... Głowy nie dam. Teraz faul bodaj. No zaraz 30 wpadnie. Healing know-how na pewno mi się kurwa przyda. Wydaje mi się, że rasa human nawet... Jeżeli rasa human istnieje w Apokalips, to nie da się jej pozbierać. Ty kurwo jebana. Hejce go. Jeżeli Asahi mi powie, trzeba było z nim pogadać, to nie wiem, jak długo moja psychika dzisiaj wytrzyma. Okej, okay, Asahi zamknęła mordę, doskonale. Już byłem gotowy, żeby wstawiać jej zamiast twarzy klauna. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Znaczy nie no, ja mogę z nimi pogadać, nie ma problemu. To nie z dwoma na nas ewidentnie. Siema. Pogadasz? Czy on mnie kurwa żartuje teraz? Pitiful kid. Still, I'll drag you back to the land of the living. You've no choice but to obey me anyhow. Now, kid. And I want to fucking die. Let's go, kid. Znaczy, ten raz był dużo gorszy, bo za pierwszym razem potraktowano mnie jakimiś czterema mamu do rzędu. Teraz zostałem dwoma. I wciąż zostałem zabity w jedną turę z pełnego HP. Bo śmilki są rzeczą. Znaczy, śmilkowe mamu to jest rzeczą. Asahi, może mnie zapytasz, dlaczego nie pogadałem, co? Pogadasz? Okej, to może też.
za duże. Przestacie je mozowinę. Okej, tak chyba będzie lepiej. Jestem gotowy na następnego Baphometa. Imbifor już żadnego nie spotkam. Pyszne. Yep. Nypy, nypy, mate. Pogadasz? Nie chodzi o zyski. Pogadasz? Pogadasz? How pitiful, kid. Still, I'll drag you back to the land of the living. You've no choice but to obey me anyhow. Now, kid. Ech, ja się nawet nie denerwuję w tym momencie. Nie ma co się denerwować. Takie rzeczy się przytrafiają. Wynikało to z mojego błędu. Więc mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Ja czy jeszcze jakiegoś Baphometa dzisiaj spotkamy? O, ale fajnie. Pogadasz? Jestem. O mój Boże. Po 10 tysiącach lat. Chłop w końcu pogadał, tak jak trzeba. Jebany skurwy syny, holy fuck. Tak, jestem hejterem. W tym jednym wypadku mogę być absolutnym hejterem. I nikt nie może mi mieć nic do zarzucenia. Zajebiście! Daj mi spokój. Proszę. Proszę. Błagam. Ja tylko chcę wrócić się wyleczyć. Ja też nie wierzę, że ten skurwiel w końcu jest w moim party. Welcome. Postaram się, żeby był w nim jak najdłużej.
bo lubię mi z kim pogadać czasem. Zastanawiam się, czy teraz już mam dostęp do szejszy, czy jeszcze coś muszę odblokować. Mam nadzieję, że to już. Bo jeżeli to już będzie... W sumie pytanie, czy ten, czy gra da mi powiadomienie, że to już... Jak się nazywa... Co masz na myśli? Przez to niebieskie? Jeżeli mówisz o interfejsie, to jest UI, tak? Tylko nie jestem pewien, czy mówisz o interfejsie w tej chwili, czy o czymś innym. Dobra, wrzućmy ciebie. Czy Serii miała medię? Ma medię. Czyli może się przydać, zwłaszcza, że ma też Raku Kadże i Maka Kadże. Dobra, spróbujmy tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba już to jeszcze. Nie, chyba już. Wąż! On się powoli rusza. Au. To blało. To blało bardziej niż myślałem, że to boli. On masz test, poziom. Ja mu nic nie zdaję. No nie, chociaż on mi nic nie zdaje. Uciekać. Widziałaś kiedyś, że w tej grze się uciekało? No właśnie. Oj. O, jestem podatny na ogień, ale doskonale. To jest kwiatek. Kind of? Sort of? Maybe? Nie mam po prostu modi, prawda? Nope. Bulb. Proszę nie zabijaj mnie. Powinien być względnie bezpieczny, jeżeli nie ma jakichś insta-killi. Nie żebym ja zdawał Shishi jakiekolwiek sensowne obrażenia. Ale takie obrażenia, jakie on mi zdaje, jestem w tej chwili w stanie przyjąć. O, 11. Nie wiem, czy ja... mogę cokolwiek sensownego tu zrobić. Bulb. Dobra, koniec. Cieszę się, że mogłem pomóc. Haha, jeszcze czego? Nie, twój kolega po fachu nie był w stanie za bardzo nic tu zrobić, więc... O,
Ktoś to Adam Alech? You! I am Adam Alech, loyal servant and sworn knight of the demon lord Lucifer. It would seem we're all here for the same reason. While it pains me to say it, we might stand a better chance if we cooperate. Kooperować z demonami? Okej, Asaki, jak chcesz dostać wyżarte przez węża, to spoko. Fine. Shaysha first. We can't lose, Nanashi. Yes. Nie żebyśmy cokolwiek mu zadawali, ale... Podoba mi się, że Shisha ma 4 tury, z których używa jednej albo dwóch. Ale wiecie, wygląda przerażająco. Ale to są sensowniejsze obrażenia, to na pewno. Wiecie co, wezmę chyba po prostu. Zdajemy poisona. Ja i tak nie zadaję w tej walce obrażeń. Wiecie co? To będzie z czwórki. Masakado? Okej, mam wrażenie, że byłem odrobinę zbyt optymistycznie nastawiony. I jak nie użyję medii, to tego pożałuję. Ale reszta walki na autowalce. Ja Shishi nic nie zadaję, więc równie dobrze mogę poczekać, aż moi wierni towarzysze cokolwiek sensownego zrobią. No come on, czy widzicie co ja tutaj dosłownie robię? O, sen i żegnaj. Odch, begone. Wydaje mi się, że to jest albo ileś tur, albo ileś obrażeń, przy czym to ile my zadajemy... sprawdza się do tego, że efektywnie możemy robić to, co widać. Zresztą tak naprawdę głównie czekamy, aż nasi pseudosojusznicy coś zrobią. Ale fajne chwile, co nie? Najlepszy typ bossa. Dostanie trochę obrażeń w spiedala. Ja przynajmniej trochę jak spraw padło. Lmao. Co za budynek? Było to opisane jako... bardziej jakiś metropolitalny urząd miasta, też ten deseń. Power? Takie słowa używa? Halo? Nie wolno, tak? Boże, 278 XP brakuje. Jest mi kurwa przykro. Lightmanite, nie wydaje mi się. Resist Dark. Walt się może przydać do przenoszenia. I guess. Pandemic Bomb. It's not over yet. Not until we avenge Nikari and Manabu. Czy jesteś pewna, że chcesz to teraz robić?
Lucifer only tasked me with defeating that slithering menace. Fighting you two would be a waste. Besides, I'm not even peckish. If that winged nitwit is finished here, I shall take flight myself. Śmiałbym się, gdyby na jakiś Angiplus dało się zabić Shisha, także w tym momencie rzeczywiście ją zabijamy. You may safely leave, so long as you stay out of our way. Hold on! You said we could finish this! Zmieniłem zdanie. Did I? I don't recall. What? Lo. Did you think you could take a demon at their word? Hej, słuchajcie, zaufamy demonom. To może pójść nie tak. Gotta say, kid, that was quite a show. Well done. Świetna robota. Ale nie zabiłem tej dosłownie nic. Elden? No i podobno mieliśmy sobie w tamtej ścianie jeszcze coś tutaj robić. Oszukano mnie. I ciekawe mnie oszukuje na każdym kroku. Dobra, wrzucę ciebie, wrzucę ciebie. Co ja się będę? Spotkam zaraz jeszcze jednego Baphometa, umrę. To brzmi jak dobry plan na dziś. Co sądzicie o tym świetnym planie? Podoba wam się? To jest chyba najgorsze, kiedy ja tylko śmieszkuję. Dzisiaj wyjątkowo nie zapomniałem, ale przyszedłeś tak późno, to prawie jakbyś zapomniał. Nie no, śmieszkuję, żeby nie było. Pojedziemy na godzinę, zmieniło się pięknie. Znam. Przerabiałem wielokrotnie. Ale ciekawego się Paweł uczy. Life Aid? Nie wydaje mi się. Z drugiej strony pełna HP po walce? Naaa. Jakby to była pełna mana po walce, to zdecydowanie bym wziął. A HP jaki to. Wyjebam go. Będę zabijał każdego Baphometa, którego spotkam. Przysięgam. Tak tylko bez powodu. Ubu. Ubu to prawie jak ubu. Przysięgam. Czemu przeciwnicy skaczą jak małpy z etapu Woodmana? Mana bonus na poison, niech ci będzie. Poison gas. Ej, człowieku, słyszałem, że chcesz trochę trującego gazu. Jasne, od ciebie zawsze, przyjacielu. A Ludkę też zaprosisz do party. Widziałem, że jest jako fuzja, wy kury wyjebane. Będę musiał pamiętać o tym, żeby to jakoś... No ewidentnie już za dużo pogadałem. Cieszę się, że cię nie było. Na bardzo intensywnych pogadankach. Witamy z powrotem, Sevik. Twoje kurwa, jego ma szczęście.
To, nie, chyba pomaty dzisiaj to jest jedno wielkie nieporozumienie. Weź, nie wyobrażam sobie... Nie wyobrażam sobie takiego kanału jeszcze... najgorzej. Wyobraź sobie, że potem cię biorą z zaskoczenia i nagle się pytają, czy chcesz z niej współpracować. Obrzydliwe. Przecież to chorym człowiekiem trzeba by, żeby na coś takiego się zgodzić. Coś o Megamanie było, jeżeli było, to trochę mi przykro, bo lubię tę serię i nie chciałbym, żeby mi wrzydło przez coś takiego. Więc proszę powiedzcie, że się mylicie. A tak w ogóle to co ja teraz mam zrobić? Na razie chyba po prostu wrócimy. Okej, tak się ogarnęło w Shinjuku. Iść na chatę. To jest opcja. Sobie pytanie, czy teraz mają tej rzeczy jakieś rozsądne na sprzedaż? Dużo kasy? 7 koła. Nie, aż tyle, ile bym chciał. Sprzedają obszarowe kamyki. Biorąc pod uwagę, że jestem magiczną postacią, to się przydadzą. A sprzedają też drugotierowe kamyki Hamamu do najwyraźniej. Jeszcze Mamudo. Właśnie wyjebałem jakąś połowę kasy, którą miałem na kamyki. Doskonale. Zobaczę jeszcze w sumie, czy mają w ekwipunku coś na sprzedaż. Logika nakazywałaby, żeby najpierw zobaczyć ekwipunek, a dopiero potem tych. A dopiero potem konsumable. Ale no właśnie, tak jak powiedziałem, logika. Nie oszukujcie ode mnie takich rzeczy. O, Gaybulge. He's weak to force. Jestem nie, że pewien, że było dzisiaj coś mówione o tobie i mówiłem to tylko dlatego, że byłem pewien, że cię nie będzie. I to gorsze, już nie pamiętam, o co chodziło. O kurwa, idealna fryzura. W ogóle, ja nie chcę nic mówić. Powiedzcie, ja nie jestem ślepy, prawda? Ja nie jestem ślepy w tej chwili, prawda? To ta gaja jest upośledzona, prawda? Okej, czyli to nie jest ze mną aż tak źle? Fioletowa fryzura, by the way. Purple, by the way. Chyba wiedziałem, że będę żałował jak tylko ten. A jak tylko wydam wcześniej kasę. Ej. Wyprzedaż mają. Dziesięć więcej many zawsze. O nie, przebierasz tutaj kolczyk. Obrzydliwe. Jak ci nie wstyd. Spodnie dają mi zauważalnie dużo HP-ków. Najbardziej mi się chyba opłaca albo hełm, albo ten. Albo hełm, albo spodnie. Przy czym hełm tutaj ewidentnie oznacza tyle, co pofarbowanie sobie kosmyków. Pamiętajcie, jeżeli pofarbujecie sobie kosmyki na włosach, to nagle dostaniecie więcej HP i staniecie się lepszymi magami. Takie byście mieli jeszcze wątpliwości.
Anything else? Pedro Punk. No trochę tak. Zajmuję faktu, że bez kontekstu jest absolutnie bez sensu. Next. Anyway. What's your pleasure? Chyba nie mam nic do zaznaczenia, prawda? Prawda. Nie chciałem tego jeszcze raz klikać. Mam wrażenie, że licznik Mufflin powinien zastąpić licznikiem Mamudo. Przynajmniej na dzisiejszy stream. Aczkolwiek z drugiej strony zgubiłem się. Ej, w sumie. Dobrze, nie zaskakująco dobrze. Od razu lepiej. Dla tych, którzy nie mieli okazji załapać się na wspaniały kontekst. Próbowałem gadać się z Bafometami, tak jak wspaniała pani Asahi mi sugerowała. I przy każdej próbie gadania z Bafometami stwierdzałem, że nie, one nie chcą do mnie dołączyć, tylko i dospuścić mi w pierdol. Po czym rzucałem Mamudo. Jako, że moje party zawierały przynajmniej jednego demona, który był podatny na Mamudo. To od razu śmirkowały i potem rzucały ześmirkowane Mamudo, które zawsze wchodziło jako instant kill z Protaga. Ja nawet nie żartuję. Raz się zdarzyło, że ten, że nie weszło jako instant kill, ale tylko dlatego, że miałem za mało HP, żeby je przeżyć normalnie. Jest już za późno na Nashi. Musisz iść spać. Dzięki, Asahi. Nie wiedziałem, że zmieniłaś imię na Morgana. Nie, chcę mi się robić tego jednego challenge questa. Nie no, chcesz to zostań. To ci broni. O nie, to 1/8 księżyca. Jeszcze trochę i będziemy mieli akcję w mroczną godzinę. A nie, czekaj, to nie tego. Morgana jednak ma ludzką postać. Hehe. Hehehehe. Coś tam, coś tam. Coś tam? Coś tam? Ja nic nie mówię. Hey, you wick? Dad says they're holding an emergency video broadcast. You're finally awake. No dobra, zobaczmy co to za pilna sprawa. Na pewno nie ma żadnego związku z tym, że podwali na Flynna. Na. Co tego tak się zastanawiam, jeżeli tak obecnie wyglądają nasze możliwości walczenia z Shishou, to jakie są sposoby, żeby się nim na poważnie zająć? Ej, słuchajcie, zadajemy mu po 10 obrażeń, on może się w każdej chwili wyleczyć za 10 tysięcy. Okej, wielki szefie. Nie. Ile razy już próbowałem przemówić Asahi, a ona i tak musiała postawić na swojej net, jeżeli to było najgłupsze, co tylko mogłem powiedzieć. Ej, Asahi, czy jesteś pewna, że chcemy wydostawać te kolejne boskie demony z tej pieczęci? Ale będziemy lepszymi łowcami! Tak, Asahi, tak, 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 tak. Oczywiście. Hello. Good morning. This is Fujiwara. This is a critical moment for us. Tokyo is torn between Lucifer, Merkaba, and the divine powers. Right now, they're all biding their time, waiting for a moment of weakness. Someone's going to blink,
And when that happens, the results will be devastating. Our top priority during all of this is to rescue Flynn as quickly as possible. Therefore, we've agreed to hold a conference with the angels and demons. What's gonna happen now? O, nie brzmi jak ktoś, na co wszyscy się zgodzą. Miss Isabeau! She looks like a pro, even in a place like that. So cool. O tak, też to kolega I ended Das. We speak for all that's left of humanity. The Ashurikai and the Ring of Gaia are currently out of commission and unable to participate. So it's up to the Hunters to take responsibility for whatever is agreed on here. You're wasting our time. Get on with it. Temper, temper, Demon King. I believe introductions are in order, are they not? Właśnie chciałem kwestionować swoją pamięć, jeżeli chodzi o ten. O SNT4. I am Isabeau. And along with Flynn, I served as a samurai of the Eastern Kingdom of Mikado. However, when we arrived in Tokyo, we weren't alone. A potem czytałam mangi. Formerly samurai, just like Flynn. Their names were Walter and Jonathan. One chose to side with demons, and the other angels. They perished to become Lucifer and Merkaba. Wait, those monsters used to fight alongside Flynn? Yep. Is everyone from the ceiling a lunatic? Yep. That's enough, Isabeau. It matters not who we were. It's true. The humans you once knew are gone. Uwaga, uwaga, nie lubię designów z SMT4. I am the Lord's chariot, the Archangel Merkaba. I have no desire to play games. State your terms, demon. This is one hell of a conference. You can say that again. What's the rush, chariot? Znaczy nie wiem, dla mnie te designy są za bardzo groteskowe, okej? I am the demon lord Lucifer. You have my sincerest gratitude for agreeing to this meeting. My Buzz. Dear humans and my nemesis, Merkaba. As you wish, I shall get to the point. I request a ceasefire. A ceasefire? That can't be true. Is that even possible? Dopiero teraz... Dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, co było napisane i w sumie chyba jest ze mną dobrze, bo nie stanowiło to dla mnie problemu. It is an unfavorable predicament for both of us. Indeed. We cannot simply ignore the divine powers. Nie wiem, już chyba wolę design tej Wise z SNT5. Po zmianie. Ja to jak ona miała? SNT5 miała tak dobrą fabułę, że już zapomniałem, jak się nazywała ta Anielita. Warriors of Light. Each one chosen in the name of. Wojownicy światłości, to my Fejnala gamy? And I will lead the people of Tokyo against the divine powers. Nie, nie, chodzi mi o tą Anielicę, która przewodziła wszystkim. W tamtej części. It was by my hand. Like hell we will. Our priority is to rescue Flynn. You can fight them yourselves. Your service is not up for negotiation. Only a human can kill gods and demons. What? When gods and demons meet on the battlefield, the most they can do is seal each other away. Without humans, the war shall never end. The unclean heretics of Tokyo can accept or kill any god they desire. Godslayer is the name we bestow upon man
who can kill any being, god or demon. Gdyby tylko ktoś inny niedawno nas nazywał Godslayerem. O nie, tylko nie knowledge. Mam flashbacki z pewnego innego SMT, gdzie Lutek wspominał coś o wiedzy. Live according to your desires, and you shall gain the power to kill a god. Oh, how I adore humans. Something the Lord finds loathsome. Every time this occurred, he has wiped out humanity and recreated it. Humans must serve with unwavering faith. Gdyby tylko istniało coś pomiędzy skrajnościami. And now you plan on exploiting humanity to eradicate whatever gods are inconvenient to you? Yep. Minalus świadomo i wszystko w tym temacie. The divine powers intend to use Flynn as their own godslayer. People of Tokyo, I command you to take back Flynn. He mustn't be a tool of the divine powers. And this over, this bark soul. Death must come for him eventually. We're not going to hand over Flynn to the likes of you. We'll rescue Flynn no matter what. You can't manipulate us anymore. A czy mamy obecnie kogoś, kto poradzi sobie z Lutfredem albo z Merkabą? Even if you refuse to join us, you'll still be fulfilling my wishes. Go, save Flynn. I mean, jesteśmy w położeniu, gdzie czego byśmy nie robili, to raczej będziemy działać na rzecz Lutfreda albo Merkaby. My samurai shall set out to defeat Shesha upon their arrival. You unclean ones must do whatever you can to aid them. Think of it as atonement for your sins. Jestem pewien, że to jest idealny sposób na przekonanie ludzi do współpracy. Traktowanie ich jako kompletnych śmieci i zabawek. That's the end of our conference. Everyone will receive their task. Nie jestem pewien, na ile można tam zaś konferencją, a na ile... I didn't quite catch all that, especially toward the... Nawet nie wiem, jak to nazwać. How about you, Nanashi? Nie no, ja wszystko ogarniam, nawet jeżeli... ci na górze to chuje. Am I the only one who's clueless? Whatever. The important thing is that we'll be getting some new quests soon. I'll just catch up later using the hunter notes on my smartphone. Asahi jest bardzo clueless, zgadzam się. Kid. Tak. Lucifer, Merkaba and the divine powers might be squabbling over Flynn, but I already have my godslayer. You. Okay, ale kto pytał? Side with the humans against the powers. Do as I say and take them out. Chciałbym zapytać o jedną rzecz w tej chwili. Literalnie, po chuj mieliśmy ich wypuszczać tylko po to, żeby ich zabić? Tak, da kurwa! Nie, to jest dosłownie pytanie, które zadaję. I żeby nie było, ja się domyślam, że to zostanie jakoś wytłumaczone. Chociaż jednocześnie widziałem bardzo dużo memowych postów na zasadzie 300-stronnicowy dokument wyjaśniający plan Dagdy. Ale no... Z obecnej perspektywy to nie ma żadnego sensu. Dagdaddy, oh my... Ameno Habanero. Now that's spicy. The other one is... Musimy znaleźć zasoby potrzebne, aby zbudować Fisza Radar. Wiecie, był kiedyś taki fajny... Wiecie? Może znajdę. Un momento, już znajduję. To co, nie wrzucę tego pewnie, co? Na OBS-a.
Zapalenie można na oby. Można. Potrzebujemy latarki, kiedy będzie nam to znajdował. Nie wiem, jeśli szapali ci wystarczająco. Dobra, wezmę to. Muszę tutaj znaleźć odrobinę porządek, bo narobiłem sobie dzisiaj straszliwego burdelu. No wejście. Collecting materials for the Ashurakai. Which should we do first? Chodźmy po Ameno Habanero. That quest, huh? All right. Says here the sword's supposed to be in the fairy forest. Looks like we'll get to pay Nozomi a visit. To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Czemu w ogóle nie możemy robić obu questów na raz? Nie rozumiem. Czemu? Mam lepsze pytanie, czemu nie mam kasy? Znaczy wiem, czemu nie mam kasy. O, nowe challenge questy. Dajcie challenge questy. Ej, Pondatare. Musimy znaleźć coś w Ueno. Chyba gdzie było Ueno? Mój odwieczny problem. Powiem tak, Apokalipsy jest pod tym względem lepsze, bo przynajmniej widać rzeczy na mapie. This is the Kinchicho activating transport mode. Nawigacja po oryginalnej twórce jest dużo gorsza. Tylko teraz pytanie, czy oni mieli przez to na myśli, że mamy po prostu relikty zbierać, aż znajdziemy, czy że gdzieś konkretnie jest? Podejrzewam, że gdzieś konkretnie jest. A czy wiedziałeś, że Nozomi boję się? Jest królów. Skąd ten hejt? Nie rozumiem. Co wam zrobiła ta biedna Nozomi? Poza jedną rzeczą, o której wiem, co zrobiła. Dosłownie zacznę robić autowalki. Boże, czy ja naprawdę czarmuję na autoatakach? Najlepsze. O kurwa. Aż nie, dobra. To nie jest champ chyba. To jest champ. To jest champ. To nie jest champ. Nigdy nie pamiętam, jak to jest status. To chyba. Znaczy, jak kojarzę, że jest jeden wątek fabularny, za który ludzie bardzo nie lubią Apokalips związany z Nozomi, ale nie wiem, na ile powinienem o nim mówić, biorąc pod uwagę, że kojarzę go tylko, nie znam go tak bezpośrednio i pewnie jeszcze będzie jako tako. Dobra, mamy to, po co przyszliśmy. A szukać tej demonów nie chcę. Z Nozomi czy z kropka, kropka, kropka? Chyba z Nozomi. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Aczkolwiek mówię, mogę się mylić, dlatego też nie chcę za bardzo jakoś wchodzić w szczegóły. Yep. 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 Pieniądze? Ej, 8 tysięcy i trochę ekspa. Ty kurwo jebana. Nic więcej nie chcę. No ale ty kurwo. Ciebie też nie chcę. Złota zasada. Na warty kurwo jebana. Kłącza ma już wszystko chyba. Jeżeli dobrze myślę. Jep. No, skakuj, Fenix. Jep. Anyway. Nie. Dobra.
Nie, dobra. Idę szukać. Dobra. Nie teraz, mamo, może później. Hej! Gdzie Osaki zajmuje się ważnymi rzeczami? Terminal. Potrzebuję terminala. Powiem tak, jak już mam tego cholernego challenge requesta, to go zrobię. Tylko musiałem zerknąć, gdzie są ipon datary. Bo nie chce mi się go studiować. To skąd masz najszybciej? Z Kinzy? Chyba z Kinzy. Albo z Ueno. Czy nie mogę wyjść na mapę? Chyba co? Mogę. Bo chce się dostać do Kanda no Yashiro. No jeszcze się będzie złe, no rzeczywiście, to nie ma co się terminałem szleć. Więc muszę po prostu wyjść na mapę. Kiedy się Bachmuje dołącza. Nie wiem, biorąc pod uwagę, że Nawarów niedobrze mógłby pasować do któregoś z już nieżyjących ludzi z jedynki. Absolutnie hejcie Nawara, Jesus Christ. Wyszedłem chyba nie tu jeszcze, ale... It is no matter. Weź go użyj, jeżeli masz na myśli używać Nawara, to po moim trupie. Godzin marzenia? No, najlepiej. Nawet jeżeli twoje nogi twierdzą inaczej. Śmiałbym się, jakby się okazało, że nie mogę zejść już do Kanda no Yashiro. Okej, mogę. Nie jest aż tak źle. A to teraz? Po pierwsze muszę znaleźć ipon datarę, po drugie muszę zrekrutować ipon datarę. Okej, przez to myślałem, że... Co tutaj będzie? O! To było szybkie. Hello? Holy fuck. What the fuck? Nie poznaję tej gry. Połowa. Oj, Teddy w personie QX. Nie, Teddy w personie Q to jest absolutny majsterszyk. Wyszedłem nie to gdzieś chciałem. Znaczy, to jest ten problem, że Q jednocześnie nie traktuje siebie poważnie, ale jednocześnie wątek postaci z Q jest całkiem poważny. I przez to jest taki trochę zgrzyt, moim zdaniem. Sauladek. W sumie to... O, nie, żeby ogólnie cała postać była... Nie, dobra, to byłaby absolutna przesada. Gdzie ten Nawar? Na pewno nie w moim palty. Kwas białkowy. Czemu ktoś miałby?
Teraz jeszcze z poważniejszych pytań. Nie, to... Masz na myśli tego Nawada, Sylwio? Tego, który w oryginalnej czwórce był najlepszą postacią? Z poważniejszych pytań. Gdzie ja miałem tego i pan do teraz zapowiedź? Artisans Union. Czy ja to mogę po prostu do dowolnego... Tego... Proszę powiedzieć. No to generalnie ludzie uznają, że Byakuya to ten... idealnie się nadaje. Na Nawarę? Na Nawara, Jezu. Ja nie umiesz mówić. Okej, to chyba będzie psio. Przynajmniej jeżeli chodzi o Challenge Request, to co? Duszki. Poza tym nie oszukujmy się, kto by grał w SMT dla fabuły? Nieironicznie zacząłbym się martwić, gdyby ktoś mi powiedział, że gra w SMT głównie dla fabuły. Wiecie, no nie powiem, że te gry w ogóle nie mają fabuły, ale mówienie, że skupiają się na niej albo że mają ją na tyle wybitną, że przebalają system walki dla niej. Przekro mi, Oxide. Zależy, które. Jedyne SMT, w którym mogę powiedzieć, że rzeczywiście mógłbym w nie grać dla fabuły, to Saint Journey? Przynajmniej z tych pseudo mainline'owych, bo traktuję Saint Journey jeszcze jako mainline. Od biedy Devil Survivory. Aczkolwiek tam też jest wystarczająco dużo wkurwiających mnie postaci zazwyczaj, żebym nie chciał o tym myśleć. Zwykła czwórka się trzyma jakoś fabularnie. Nie jestem przekonany, czy na tyle, żeby mówić, że grałbym w nią głównie dla fabuły. Czemu wszystko się pali duchowym ogniem? Co tam Nozomi? Nozomi, are you all right? I'm fine. I'm not hurt. I'm not fine. What happened here? Don't know. Went out to snap some photos. When I came back, this is what I found. Wyszłam po mleko, wróciłam. Fail the fairies? Smacks of the divine powers doing. Must have intercepted the hunter request. No doubt they wanted to keep human hands from getting hold of Amino Habakiri. Kto by się spodziewał? Amino Habakiri? That's called Excalibur here. Powers must be after the sword. Jak to było? Każda kultura ma swój własny legendarny miecz. No time for rest, Nozomi. You're the fairy queen. Gdybyśmy byli w Fate, to im starsza legenda, albo im bardziej popularna, tym potężniejszy miecz. I'm coming with you guys. Jej, kurwa, ona ma 24, what the fuck. Czy ja jestem przelewelowany, czy ona jest niedolewelowana? To jest ważne pytanie. Im starsza legenda, dobrze. Im starszy Shinji, tym bardziej pijany. Potwierdzone info. O kurwa, potężny te ataki dzisiaj.
przynajmniej ma mod, ładnie weszła. Czy ja mam w ogóle miejsce na demony, czy nie mam miejsca na demony? Jedno mam, dajesz czego? Powinienem pewnie zamknąć na mapę, gdzie mam iść, ale to by ode mnie za dużo wymagało. Nie oczekujcie aż tak dużo ode mnie, proszę. Mogę po prostu iść tam, gdzie jeszcze nie byłem. Na przykład tutaj, gdzie nic nie ma. Ja bardzo będę potrzebował użyć tego, żeby rozbić tam tą jedną ścianę, którą widzę. Mogę to zrobić, jak już to widzę i pamiętam. Literalnie nikt nie pytał na was, zamknij mordę. Uwierz mi, co ja nie muszę tego rozbijać z tego co widzę? Jestem bardzo wielkim hejterem Navara, co? Aż tak po mnie widać? Mogę tu jeszcze w prawo, jeśli chyba tylko tam mnie nie było, jak tak patrzę. O, sztylet ciężki, o! Poćwiczyłbyś na siłce, to by nie był ciężki, o! A nie, czekaj, jesteś duchem i jesteś nic kurwa nie warty. Cześć na Tatejszy. Na Tatejszy. O! Wniosek na dzisiaj, nie można być miłym. Trzymać się z tego. Jezu kurwa Chryste. Nie mogę. Może mnie też wyitujesz, co? Myślałeś może o tym? Kurwa yeeted. Man yeeted, literalnie. O, twój Archanioł się zagubił. O, już nigdy nie wróci. Znaczy, Power nie Archanioł, wiem, ale... Kurwa, no. Czekaj, co nie ma już umiejętności? Nie, nie ma. O, ale was mało. O, siema, kopelat! O kurwa, przynajmniej ma... Mahamem mi przyniósł, zajebiście! Kurwa, to był chyba najbardziej memiczny los, jaki ja w życiu widziałem. Chłopco z mlekiem wrócił. Stary jebany. The gate. What a mess. The divine powers must be farther ahead. Czy moja postać ma na imię Słabe Mente? Nie zmieściło, więc więc jest tylko Słabe Men. Napaya! I'm so glad you're safe. Haya Napaya! It was the divine powers! They attacked out of nowhere! We did nothing to them! Where are the others? Other than him? Scattered everywhere! Od kiedy Moko jest łóżką? Okłamali mnie. Protect the fairies left behind. You guys deal with whoever did this. They're after Excalibur. They'll be heading to Northern Lake Hill. Na szczęście nie potrafią nikogo, kto jest w stanie wyciągnąć go z kamienia. But do you not think us too late? No ja generalnie trzymam się tego, co mówiłem o SMT 5. O kurwa. Że pod tym względem zazwyczaj dużo bardziej wolę japoński dubbing, bo nie wiem, w japońskim dubbingu mam wrażenie, że głosy demonów są jednak dużo przyjemniejsze dla ucha.
Nie mówię, że wszystkie, tak? Niektóre wciąż są irytujące. Cześć, Amano Zako. Ale Amano Zako po prostu jest irytująca, kropka. I tutaj... Tutaj nie jest kwestia voice actingu, tylko postaci. Ale ten, ale... Nie wiem, w japońskim po prostu mam wrażenie, że te filtry na pewno nie były aż takie denerwujące. Jeszcze głos nie jest irytujący. Japońskiego Lucyfera! Zeusa też. O kurwa. Ej, spójrzcie, to żarcie. Cześć. Mogę cię zjeść? Ale potężne na buffu, holy fuck. Wor. Jeżeli ktoś lubi. Kim jestem, żeby ludziom odmawiać? Ciekawe, czy rekrutując demony typu food, można im zasugerować, że chcesz je zjeść i one wtedy się dołączą. Byłoby to co najmniej kuriozalne. Rikan, po moim trupie. Zemstone. Mazan, nie. Szkoda, że plenem nie można przekazywać, fajnie było. Nie, co ty pierdolisz? Jakie bad. Nie wiesz, o czym gadasz, kobieto. Dobra. W sumie czy ja mam coś do fuzjowania? Biorąc pod uwagę, że poziomów mi podskoczyło. Yokichiro... Ho! Kusząca propozycja trochę. Czy mogę jej coś ciekawego przekazać? O tak, Force Flare ma bez niczego. To dużo umiejętności. Spasuje. Nie. Z ciebie? Nie. Badajszek? Nie. Mam wrażenie, że jakiś bardzo intensywny mem mnie omija z tym Weak to Force. I nie jestem pewien, czy chcę znać jego genezę. No, to mogę studiować na pewno. Piękne 20 many. To jest dokładnie to, czego potrzebuję w swoim życiu. Nie powiem tego, ale już pomyślałem, więc sobie mogę powiedzieć, że dawno nie widziałem żadnego wypadku przy fuzji. Powinien tego skurwysyna studiować. Tak, to znacznie dziwne uczucie, kiedy Karasu Tengue jest bardziej pod ogień niż pod ten, niż pod... niż pod... wiatr. Jakoś przyzwyczajenie każe mi myśleć, że będzie inaczej. Ja nie będę mógł studiować Hypixie, prawda? Bo jest za droga, prawda? Nie widzę swojego życia, wiecie? Ale się nie widzę czasu swojego życia, holy fuck. Ja go nie stosuję, bo nie mam troszkę na 25. To jest troszkę na 25. Pajdo, Jack.
którego mogę studiować. Te piękne listy. Czy wy to widzicie? Na co chcesz mieć odporność? Tak. Mój ulubiony typ demona. Cofamy się po demony. Na King Frosta na pewno mnie jesteś, to na coś się nawet nie nastawiam. Czy masz chociaż coś ciekawego? King Bufula. Kurwo. Się ile by mnie kosztowała najtańsza fuzja w tego. O kurwa, a kto to? Dajcie mi je miałe, bo nie wytrzymię. Kurde, kolci mnie, żeby fuzjować tego King Frosta. A mnie nie stać. Musiałbym fuzjować Jack Frosta, żeby fuzjować Jack Frosta musiałbym mieć coś na niższych poziomach. Czyli musiałbym się cofnąć. Ni chuja, nie chcę mi się cofać. Chyba, że... Chyba nie mogę. Zastanawiałem się, czy mogę Mothmana użyć do fuzji, ale chyba niekoniecznie. Snake'i były raz w SMT. Jak najbardziej. Czy Shisha się liczy jako smok? Nie pamiętam w sumie, czy Shisha miał jako rasę dragon. Wydaje mi się, że nie. Czy z czegoś, co mam, mogę sfuzjować tego? Jaska Frosta. Uwzględnie co by było najtańsze. Tamlin Apis. Tylko, że tego nie mam. Nightstalker Dwarf. Posadzę mi po poziomie, proszę. O kurwa, krasna za 7000, to nie wydaje mi się. A czy wiem doskonale, że jest... bardzo świetny mem pod tytułem mogę sobie zmienić na chwilę poziom trudności, żeby nie kosztowało mnie to 50 milionów. A nie wiem, czy chcę to robić. Nie, wiecie co, jebać. Nie będzie fuzjowania. Nie ma tak dobrze. Pierdolcie się. Chyba, że znajdę coś, co mi pozwoli na to. Scroll of guiding. Wrócić się, no. Pewnie bym mógł. Tylko trzeba w kierunku światła, raz w kierunku swojego cienia, raz w kierunku światła. It's some kind of puzzle. I'll stash it with the rest of our valuables. Okay. Trzeba ze w kierunku światła. Czymkolwiek by światło nie było. No King Bufula, że... Oczywiście głosie nie powiem. O, Horkos, siema. Jebany Horkos na swoim jebanym tronie.
Jestem retardet, holy fuck. Pomocy. Jak można być tak retardet jak ja? Jebać Disa i oddę. Piękne. Oink, oink. A ja może chcesz do party? Okej, nie chcę do party. No i 32. Pogadajmy z Dis. Asahi. Ostatni raz, kiedy mówiłaś mi, że mam z kimś pogadać, to umarłem jakieś 7 razy. Nie wkurwiaj mnie. Ty głupia szlurwo. A gdzie jest światło? Zastanawiam się, co mieli na myśli przez światło tutaj. To jest jej Dis. Nas. Aż dziwne, że nie wyjebiesz mi nikogo z party, prawda? Prawda? Może chcesz do mnie dołączyć? Okej, nie, to nie, I guess. Chyba przeboleję. Idę indyskrynować powodzenia. Himbivus Sevik, ale ja nie chcę być indoktrynowany muzycznie. Na to Shin, ale to nie jest tak, że masz coś do powiedzenia w tej kwestii. Maze Garden. O mój Boże. To nie jest to, co chciałem zrobić. O, cześć, Baldur. Jak tam twoja walka ze smokiem? Okej. Wierzę w ciebie. Już nigdy więcej nie uwierzę w Baldura. Widzicie? Nie da się tej grze być miłym człowiekiem. Po prostu się nie da. Idę go kurwa spalić. Ale piękny poison, holy fuck. Takie miała. Najlepsza metoda na wymyślenie bossa w tym. W SMT, jaka istnieje. Sięgam. David to rival miał wspaniały pomysł. Bąk. Jeżeli dobrze pamiętam, on jest podatny na to. Właśnie na taki gun, a odporny na fizyczne. Na szczęście miał na tle mało HP, że mogłem go już dobić. No co ty kurwa nie powiesz, Asahi? Możesz mi to otworzyć? Dziękuję. Chyba jest skrzynka. To nikogo nie ma. Zdążyłem? Chyba nie. No dobra, nie jesteś na. Nie, no dobra. Asahi jest mądra, posłucham się jej. Wolność. Come on.
You know what? You know what? Noble voice, powinien tu wejść. O Boże, obudziłem się. To było szybciej niż się spodziewałem. Asahi ma parwatni na najwyraźniej. Nie wiem od kiedy, ale... Ale ma. Ale przynajmniej o tyle fajnie, że to nie tylko my ulepszamy party w trakcie... Jezu. Ale krytło. No ja to śmirka miał, więc nic dziwnego. Hello. I Windbev teraz powinien ładnie wejść. Yeeted. A Sabat ma... A wiesz co, chwoj mi w dupę. A tam za silny od razu. To ty gadasz, Asahi. Jeżeli to jest dla ciebie za silne, to czy ty naprawdę chcesz walczyć z boskimi mosami? No właśnie. To już byłem. Tak, biegłem. Nie wiem, to co chciałem. Hold up. Czy ja powinien skrzynkę ostatnio, czy kiedy? Hi, hi. Okej, czyli to po prostu się zmienia, I guess. A i teraz nie wiem, czy nie muszę stąd wyjść. Żeby zgarnąć ciebie. O Jezu! Trzeba próbować. Ojej, to urocze. Okej. Okay. Ale przynajmniej nie zatkowała. Spróbujmy jeszcze raz. Nie mam? Nie mam? Wow! Żądał ode mnie top tierowych itemów i... Ja... Przemilczę. Dla własnego mentalnego zdrowia to przemilczę. Żyjemy. To starszy szok. Jeżeli masz na myśli to, co one mi robią, to one mnie usypiają. Czym ona dostała? Nie zwróciłem uwagi, powiem szczerze.
byłem za bardzo zaangażowany w próbowanie tej walki po tym, jak zostałem uśpiony. Takie żółte zygzaki. To chyba paraliż? Znaki zapytania? Nie, Jezu! Wypierdaj z tą epatą. Ta onda ważniejsza. Poison Breath nie wydaje mi się. Power Punch. Idź chuj. Nice. Mambo full za Mambo Fo. Dobrze, jak plan. No i moja pierwsza długotrwała przerwka. I guess. Asahi, czy możesz zamknąć kurwa dej? Nalegam. No, nawarata i tak chwilowo będę musiał mieć. Dobra, to jeszcze raz. Chcę zobaczyć tą wskazówkę jeszcze raz, co ona mi tam mówi. Light Trace, Shadow Once, Light Once. No właśnie, co oni mają na myśli przed światło? To mnie zastanawia. Bo z początku myślałem, że chodzi o to, gdzie mnie cień prowadzi. Ale to chyba nie o to chodzi. Bo to by oznaczało, że muszę tutaj wejść jeszcze raz. To jest drugi. To byłby trzeci. Teraz w stronę cienia, czyli tu. I teraz znowu w stronę tego. Okej, okay, czy jednak o to chodziło? I nie umiem wliczenie. Hibachi Grill? To coś nowego? Ktoś puka. O, to brzmi jak planki, które mi odwalali jakiś czas temu. Na szczęście przestali. Czy ja zdążę po Ameno Habanero? Aha. Ależ pasjonujące, kurwa. Hehe, wy kurwa śmieszki. Ja wam kurwa dam. Domyślam się, że chodziło o tą ikonkę. I zaraz mogę ci powiedzieć, co to jest, jak tylko... Czy ja mogę z nim gadać, jak jest... nie. Okej, nie sprawdzę. Znaczy mogę sprawdzić potem, jaki status nakłada Mekolion. Gdzie to jest umiejętności? Chyba nie w ten sposób, co? A nie, mogę. Poison Bind to musiał być Bind w takim razie. Bo ani Charm, ani Poison to zdecydowanie nie były. Zdążę czy nie zdążę? Wow, zdążył, holy fuck. Ledwo, ale zdążył. Ej, żarełko. Okej. Ale zabawa. Jak się bawicie?
Bo ja, wyśmienicie, nigdy się tak dobrze nie bawiłem. Czekam, aż wszyscy mi się pochodzą w tym party. Kurwa, jeszcze śmirk mi wszedł. Aż ja czasem tego nienawidzę. I bifał tylko czasem. Ale okej, okay. Czy ja wyglądam ci, jakbym był okej? Okay? Ale bo on nie żyje. Zapomniałem o tym dawnym szczególe. Czy będzie tutaj jakiś punkt do leczenia? To ważne. Domyślam się, że nie. I chyba oczekuję za dużo, jeżeli na to liczę. Mogę przejść po prostu, dziękuję. Okej, okay, czyli na razie nie możemy się przez to przebić. O boj, ulepszenia do Nawara. A jest to jakiś silny demon. Czyli pewnie chciałbym wymienić palty na coś zasadniejszego. Kto ma tego? Ty masz chyba Funkbreakera, no. To jest takie, czy ja na pewno chcę stawiać tego pajdorzaka? Chyba tak, zobaczymy. A i dla świętego spokoju wezmę sobie jednego czakra dropka łyknę. Zobaczę, z czym nam przyjdzie się mierzyć. O, tytan. Gdzieś się pamiętam, że tytan był odrobinę nieprzyjemny. A tak przy okazji było wcześniej pytanie, czy już gram na ślepo. Jeszcze nie. Znaczy, grałem na tyle dawno. Aman. Grałem na tyle dawno, że sporo nie pamiętam, ale wiem, że ten moment jeszcze grałem. Nie, on jest demonem. Ioni, human, human. Dobra, potrzebuję wszystkich możliwych buffów, debuffów. Give me all the buffs. Okej, okay, już widzę, że jest odporny na fizyczne. A, wciąż mi sporo zadaje, szczerze mówiąc, jak na to, jak się zbuffowałem. A, co może być jego słabością? Nie, Zanma. Może pójdę mu na orze. Ej, kurwa, weszło. Holy fuck. Nieironicznie nie spodziewałem się, że wejdzie. On nie miał żadnych żywiołowych słabości? Ale się przekonamy, I guess. No
Ej, to zawsze dodatkowe 100 obrażeń, co turę. Elmao. Hama też nie... Weź spasuj turę może. Aji nie. Czyli zgaduję, że po prostu w ogóle nie ma osobowości żywiołowej. W sensie na żaden żywioł. O, ale gdzie, że tak się będziemy bawić. Powinniśmy być teraz w miarę bezpieczni, bo w sumie jest na minus 6 takim pseudo. Więc jedyne co nam pozostało to go bić. I nie wiem, czy nie powinien zacząć używać kamyku. Ho, jest na minusie! Ja też tam, ale ten poziom sporo robi. O kurwa, zaczyna się. Dobrze, że z tego nie śmignął. On nie ironicznie ma coś... O kurwa. Next hit, gun attack, quick hit. Przydałoby się coś, co daje mi obronę. Na przykład jakiś taki physical mirror. Mało. Co tam? A! Kurwa! Jestem retarded. Po co jestem posiedzony? A nie, oba stacje są na nas. A to nieważne. Jestem geniuszem. Wydawało mi się, że jeden zniósł drugi i miałem takie... Wait, hold up. Hold up. Hold up. O nie. O nie. O, statusy w JRPG-ach są bezużyteczne. A potem gram w takie trailsy, gdzie od pewnego momentu każdy zwykły przeciwnik jest odporny na każdy jebany status. I stwierdzam, że w sumie to tak, to bezużyteczne. Media, przyda się. No. Suk, ukadza. Nice. Jedno co muszę przyznać, to że jest cholerę wytrzymały. Okej, okay, nieważne, już ma czerwone HP. Potęga. O nie, o nie, o nie. Znaczy, zazwyczaj jest tak, że wybory w walkach wpływają na walkę bezpośrednio. A nie na fabułę.
że zależnie od tego, co wybierzemy, to demony mogą na przykład dostać buffa, debuffa w ten deseń. Zazwyczaj mam tak, że jeżeli demon mi mówi, że ej, słuchaj, ja chcę się poddać, to mu kompletnie nie ufam, bo będę się spodziewał, że wbije mi nóż w plecy. Czy nie było jakiejś walki, w której przeciwnik, jak mu się odpuściło, to wbijał cię do jednego HP albo po prostu zabijał? Bo coś mi takiego siedzi w głowie. Chyba Kenji, no. Właśnie też mi się tak wydawało, ale nie byłem pewien. Zbyt długo nie grałem w klasyczną czwórkę. Uwaga, uwaga, nawet go wyciągnie. Albo nie, zabijmy to my. A fajny sword. More worthy of my scabbard, but you can have it this time. Wyobraźcie sobie, że to nawet by mógł jako jedynego wyciągnąć. Ależ to była absolutna tragedia. Damn! Ile expa. Fajne tyle to ma. I co jest najgorsze? Z jednej strony fajne fajne to ma. Z drugiej strony, jeżeli chcemy go przerabiać na King Frosta, to te ogniste ataki na nie się zdadzą. Więc to jest taki trochę paradoks. Zapis zamień, to nie jest jak, że miałem opcję. Mepata zamiast... Tetanuska. Zaraz to w gadżet, Jezu, nie używam fizycznych ataków. Megiddo. Megiddo? 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 Naaa. Nie kojarzę żadnego tytułu, w którym używałem jakoś Megiddo i pochodnych. Może źle pamiętam w tej chwili, ale serio, nie przychodzi mi żadne SMT do głowy, w którym... SMT czy Persona nawet, w tym używałem Megiddo. Nie mówię nawet, że ten, że Almighty Skilli, no bo to zupełnie inna sprawa, tak? Ale Megiddo, Megiddoli, Megiddolaonów? Nie, nie, nie. Głównie dlatego, że Megiddo zazwyczaj jest... droższe i słabsze niż top tierowe żywiołowe spele. A Almighty Skill zawsze ma jakiś swój odpowiednik, który jest też tańszy albo dużo efektywniejszy. Miałem nie odpowiedzieć, a nie tylko ten. A nie tylko tutaj zostawić. Głupia szludwo. Ja jestem dzisiaj toksyczny, wydaje wam się. Nie ma nic, na czym mi bardzo zależy. A jednocześnie następne te do... Ili są dopiero na 50 chyba? Może wziąć to level recovery rzeczywiście. Naaa! Okej, czyli możemy niszczyć ten... to cholerstwo. To musimy najwyraźniej robić to specjalną akcją. No i ma to trochę sensu, ale... Nozomi, wait. I'd like to address the group. Oho. Maybe Paul Dagda też wyjdzie na spotkanie. Do you know what the divine powers hope to achieve?
Nie, bo... Wolę jej po prostu wykorzystać Flynna bez mówienia mu. What? Why? The creator god shaped this universe, but only after defeating us ancient deities. I suspect the divine powers seek revenge by wresting control of the universe and claiming dominion over the humans. And what happens to us? I am, of course, not privy to their plans. Nic strasznego. But I think we can safely assume that humans will die. Doskonale. To jest to, czego potrzebowałem usłyszeć. They plan to destroy this universe and take they control. But without souls, your bodies will die. How is that salvation? No one could possibly want that. Bogowie mogą chcieć. The divine powers are projecting their own desires for a fresh start onto humanity. Are you not one of the divine powers yourself, Doctor? Please, Mother. I haven't truly joined their ranks. How do you mean? They're just another set of pieces in a much larger game I'm playing. Chłopca dosłownie gra w 13 w miarowe szachy. I will take it. Then I will regain my true form. Czy Dagda nie mówił, że mamy ich zabić? This is worth sacrificing the world for. Coś mi się tu nie spina. Of course, the inescapable truth under all life's lies is that this universe is worthless. Gods, demons, humans, Buddhas, Praetors. I will wipe everything from existence. Absolutnie nihilista. That's horrible. Are you insane? Owszem. If I am, I've been so from the beginning of my existence and will be to the end. To think that I could give birth to such a horror. Yes, perhaps the Creator God holds humanity back from its full potential. As Krishna said, slaves to their own bodies. And prisoners of this universe. But it's still life. This world is one of beauty, blessed with bountiful nature and wonderful creatures. It's worth working together to protect. Nie, że jesteś tak, no? To disagree, my foolish mother. Ignore her, my godslayer. Relying on others is a joke. Powiedział człowiek, acz powiedział Bóg, który musi polegać na nas. Ach, słodkie żelazko. So you play with him like a chess piece, solely to win your little game. Nie, żeśmy mieli w tej kwestii wiele do powiedzenia. This is something he chose. Wybrałem to. Or resurrect as my godslayer. Though I suppose it's up for debate whether he truly had a choice. I mean, wybór miałem. Wait, what are you talking about? Accepting death? Resurrection? Are you saying Nanashi? Może? Yes. I'm afraid he's not quite human. Not anymore. No longer human, not angel, not demon. He is my puppet. A puppet? Nanashi, you... Czy można powiedzieć, że Dagda to taki mistrz marionetek? A day might come, my son, when I have to put a stop to you myself. A slave to the status quo like you could never hope to best me, mother. Let's just hope that day never comes. I mean, Dundag did matter have więcej sensu, ale już nie ma sensu. A przynajmniej z naszej perspektywy. You okay? Nie. Huh?
Asahi jest kompletnie nie okej. Oh, yeah. I don't know why I'm crying. Nie mam zielonego pojęcia. You haven't changed any. All this gods and demons stuff. I never thought it would change us. Znaczy to poza tym, że czasem ktoś może przejąć nade mną kompletnie kontrolę. Przykro mi, Asahi. Wszystko będzie tutaj, Sojo. He's still himself where it matters most, no matter what he's become. Opium. You've known him your whole life, right? If anyone could tell he's changed, it'd be you. So please, don't cry. About what Danu said earlier, she and I share more than just my body. I agree with her about the divine powers 100%, and that Dogda's ideas are dangerous. Kompletnie zapomniałem już o tej części, że dzieł ciało. Tak. Well, I don't know. I suppose that's the worst case scenario. But that's why you should take me with you. To make sure that doesn't happen. Weź mnie ze sobą, żebym wejściego mogła cię natychmiast zabić. Nozomi prawdopodobnie. Keep this universe of ours safe. And while we're at it, we'll make sure Dogda doesn't steer you wrong. Jak już mówiłem, to nie jest tak, że mamy wiele do powiedzenia. Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem to, co widzieliśmy wcześniej, to Dagda może w każdej chwili powiedzieć, że odcinam ci sznurki. I nie wiem, na ile Danu może w tej kwestii cokolwiek zrobić. Więc to jest główny problem. Ej, no za mi po raz 13 dołącza do naszej drużyny w ciągu ostatniej godziny. Mam jedno egzystencjalne pytanie. Gdzie my byliśmy wcześniej na Steamie? Tak dużo wcześniej na Steamie. O nie, nawiedzona dziewczynka. Hello. So, now you understand how Dogda and Danu intend to reshape the world. Dogda wishes for absolute freedom of his own creation. Danu wishes to cultivate a freedom with others. They may not agree with each other. Still, their ideals are in opposition to both the angels and the demons. Both ways are the middle path. But there is more than one path. Walk your own. I'll be watching over you, no matter what. Czy możemy po prostu wyzwolić Flynna i pójść po któryś normalny ending? No clue. Just know his name's Steven. Right. Well, guessing won't get us anywhere. Well, let's just put that mystery on the back burner for now and get out of here. Zgadzam się, wynośmy się stąd. Okej, okay, czyli teraz mamy jeszcze tą drugą część, czyli szukanie części DDR-u. First step is to swing by Kasumi Gosaki for more info. Lead the way, Nanashi! Stephen jest neutral good. Nie jestem pewien, na ile neutral good, a na ile po prostu neutral. Dobra. Muszę skoczyć do Shinjuku. This is the Yoyogi terminal. Activating transport mode. Transport complete. Czy ja mam pełne HP? Taki chuj, a nie pełne HP. Resist jest na resist elek. I mean, biorąc pod uwagę, w co go będę fuzjował, to ma sens. Jeszcze czekaj, dopa mi daje. Ma.
Hammerstone. Nice. Idę się leczyć. Protak Oriented. I mean, nie do końca Protak Oriented, jeżeli on chce nam pomóc osiągnąć jakiś konkretny ending. Dobra, i teraz podobno w Shinjuku były te Jack Frosty. Muszę znaleźć Jack Frost. Hihos, kurwa syny. Chcę tego King Frosta, okej? Okay? Ciekawe, czy mi się uda. Na pewno nie tutaj. Olala, zaczyna się dobrze. One na pewno były tutaj? Nie no. Sprawdzałem, to pokazywało mi, że tenże były w Shinjuku, tylko nie jestem pewien w której części Shinjuku. To jest odwieczny problem. Mam na górze, widzę, że jakieś relikwie są. Ale to rozwiązuje wszystkie moje problemy. Siema. To jest jakaś taka dziwna mechanika, że jeżeli wcześniej rekrutowaliśmy jakiegoś demona, to jest go potem łatwiej zrekrutować, Hidiego? Panie tak, nie wiem, ale wiem, że mi się podoba. Nie kojarzę takiego programu, powiem szczerze. Może różnica poziomu? Wydaje mi się, że nie, ale głowy nie dam. Dobra, to mnie będzie kosztowało tylko 4000 i to taką cenę jestem w stanie jak najbardziej przyjąć. Bufula. King Bufula jest we wszystkich, więc sobie nie ma sensu ma bufu dawać. Fangbreaker czy Resist Dark? Resist Dark. To jest jedna z tych magicznych historii, kiedy mam demona, który jest może tylko w jednym dobry, ale jak już jest dobry, to jest naprawdę dobry. Dobra. Następny jest Sukuna Hikono na 34. Ty jesteś za droga, musiałbym Archanioła pójść znaleźć. Pewnego dnia zrobię sobie jakąś taką przybieżkę, że będę szukał demonów, żeby specjalnie pofuzjować całe kompendium, ale to jeszcze nie jest ten dzień. To zdecydowanie nie jest ten dzień. O Boże, hell. Autosada na hell. Wygląda kusząca. Fajna odporność, I know, right? O, jest nowy Black Frost. Spicy. Dobra, zajdę sobie na dół. I chyba na dzisiaj skończymy. Najgorsze jest to, że jeszcze nie wymyśliłem, co będę robić w sobotę. Na pewno coś będzie. Na pewno o 18. To tyle mogę powiedzieć wam na pewno. A co to jeszcze się decyduje w tak zwanym międzyczasie. I też dążyłem już to zmienić w harmonogramie, że te środowe streamy też będą o 18, bo zauważyłem, że takich normalnie o 17 były, to średnio się wyrabiam po pracy, więc robię wszystko tak na bardzo szybko i wolałbym mieć jednak to jeszcze chwilkę, żeby móc poganiać rzeczy. Także moje w sobotę coś będzie, zobaczę jeszcze co, a w środę nie będę na 18. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.